Witam Państwa bardzo serdecznie na połączonych komisjach praworządności i inicjatyw gospodarczych. Bardzo serdecznie witam pana posła, pana Brynkusa Józefa. Witam gości, mieszkańców wszystkich i bardzo proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Przedstawienie państwa, bo wszystkich nie znam. Panie przewodniczący, dziękuję. Ponieważ państwo radni prosili o to, żeby spotkać się z przewodniczącym Rady Nadzorczej w temacie przyszłości spółki ECO, możliwości finansowania jej rozwoju oraz pozyskania środków na ten rozwój, więc stąd obecność tutaj dzisiaj państwa z firmy Empol, czyli większościowego udziałowca w spółce ECO, pana Marcina, on teraz w tym momencie rozmawia, jest to prezes naszego wysypiska, pan, znana już panu postać. Pan Leszek Grataj, kierownik techniczny, który funkcjonuje na tym wysypisku. Pan wiceprezes z ramienia gminy Paweł Koper. Pan Piotr Orzeł, który pełni obsługę prawną. I pan przewodniczący Rady Nadzorczej, pan Marcin Hełkowski. Może krótko jeszcze, zanim przekażę państwu głos, bo głównie to spotkanie ma służyć wymianie tutaj poglądów, pytań w sprawie spółki ECO i proponowanego przeze mnie rozwiązania tego problemu, przed którym stanęliśmy, czyli w formie zbycia udziału w tej większości już prywatnej spółce. Powiem może, że pan Marcin Hełkowski jest przedstawicielem Radzie Nadzorczej, jej przewodniczącym, którego wskazała pani Ewa Filipiak, która była poprzednio burmistrzem Wadowic i on reprezentował w tej Radzie w domyśle również interes gminy Wadowice, nie interes firmy Empol. Więc jako Rada Nadzorcza została w tej większościowej spółce skonstruowana w ten sposób, że co prawda większość i połowę członków zarządu posiadał udziałowiec większościowy, ale w Radzie Nadzorczej przewagę miała gmina Wadowice. Oddaję zatem głos panu Marcinowi Hołkowskiemu, który krótko się przedstawi, bo państwo jeszcze tej osoby nie znacie, a następnie myślę, że przejdziemy do rundy pytań, odpowiedzi i swobodnej dyskusji. Ja jeszcze ze swojej strony, bo to też pytali radni, ale nie tylko, przygotowałem taki wykres, który pokazuje, przeanalizowaliśmy z Wydziałem Ochrony Środowiska, jaki jest koszt ponoszony przez mieszkańca za odbiór odpadów w gminach sąsiednich. Tutaj nie mam kolorowej drukarki, dlatego ostatnie cztery słupki, czy to jest Brzeszcze, Oświęcim, Słabeckidzka i Wadowice, one są oryginalnie w kolorze zielonym, one pokazują gminy, które posiadają własne składowiska. Był taki pogląd tutaj wyrażany, że cena odpadów zależy od tego, czy gmina ma składowisko, czy nie ma. Jeśli miało to dowodzić, że jeśli ma dowodzić takiej tezy, to znaczy, że stawki odpadów za odbiór odpadów dla mieszkańców są tam niższe. Jak się okazuje po przeanalizowaniu tej sytuacji, jak rzeczywiście się te stawki kształtują, nie ma związku, jak państwo zobaczycie, pomiędzy cenami odpadów, cenami odbioru odpadów, a posiadaniem bądź nieposiadaniem wysypiska. Oddaję głos panu Marcinowi Hełkowskiemu. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo mi miło, że mogę wziąć dzisiaj udział w spotkaniu połączonych komisji Rady Miasta Wadowice. Myślę, że z częścią państwa znamy się z jakichś dawniejszych czasów, bo miałem przyjemność w roku 2012 współpracować z gminą przy wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wówczas firma, w której pracuję, wygrała postępowanie ogłoszone przez gminę i mogliśmy doradzać gminie, jak wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami. Szanowni państwo, kilka słów może na wstępie o sobie. Jestem z wykształcenia inżynierem budownictwa, jednak od 22 lat zajmuję się wyłącznie zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami, począwszy od projektowania zakładów gospodarki odpadami, poprzez realizację
W tym momencie też jestem odpowiedzialny za projektowanie i nadzór nad wykonawstwem takich obiektów. Moje doświadczenie zawodowe to między innymi 7 lat prezesowania w spółce gminnej w Zakopanem. Kilka lat temu po wdrożeniu nowej ustawy byłem między innymi doradcą ministra do spraw monitorowania wdrożenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I jeżeli będziecie Państwo mieli pytania dotyczące problemu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli sprzedaży udziałów, bardzo proszę o takie pytania. Natomiast tak pokrótce, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku lat? W roku 2011 nastąpiła generalna zmiana filozofii w Polsce podejścia do gospodarki odpadami. Do 2011 roku była to filozofia absolutnie błędna z tego powodu, że każdy mieszkaniec zawierał umowę z tym podmiotem, z którym chciał. I nawet w Wadowicach widzieliśmy, że na jedną ulicę podjeżdżało kilka śmieciarek. W całkowicie absurdalny i chaotyczny sposób te odpady były odbierane. Kto po prostu dał niższą cenę, ten odbierał odpady z gospodarstwa domowego, ze sklepu i tak dalej. Wdrożenie nowej ustawy. Oczywiście ta ustawa nie była idealna. Ale wdrożenie tej ustawy umożliwiło chociaż osiągnięcie tego, że po pierwsze mamy już zachowane jakieś zasady ochrony środowiska i brak emisji dużej ilości gazów cieplarnianych z tytułu tego, że odbieramy wszystko w sposób, nazwijmy to, scentralizowany. Ale po drugie, co zmieniła ustawa? Ustawa doprowadziła do tego, że w tej chwili nie unieszkodliwiamy, czy jak dawniej mówiliśmy, nie utylizujemy odpadów, tak jak to było w minionym okresie, czyli te odpady były zbierane i wywożone na składowisko bez żadnego porządnego zabezpieczenia środowiska przed emisjami wynikającymi z tego typu gospodarki odpadami. W tym momencie odpady są przede wszystkim przetwarzane, czyli odpady muszą trafić do instalacji, w której będziemy prowadzili odzysk surowców wtórnych. Do tego obligują nas przepisy, które wprowadziliśmy w Polsce. No, głównym przepisem, który trzeba osiągnąć, cele, którego musimy osiągnąć, jest to rozporządzenie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Rozporządzenie podaje progi rok do roku, zwiększające się progi w zakresie konieczności przekazywania do recyklingu określonej ilości odpadów. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały strumień odpadów komunalnych, przyjmijmy, że ten strumień pół na pół składa się z odpadów nieposiadających własności surowcowych. Druga połowa to są odpady, które posiadają własności surowcowe. Papier, metale, tworzywa i tak dalej. Mamy rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obliguje nas do tego, że co roku więcej odpadów surowcowych musimy wyjąć ze strumienia odpadów. I te wymagania naprawdę w najbliższych czasach rosną dosyć mocno. W tym roku będziemy musieli już osiągnąć 20%, 18% w tym roku odpadów surowcowych, w przyszłym roku 20%, w kolejnym 30%, w roku 19 to już będzie 40% i w roku 20 50% odpadów surowcowych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych musi być po prostu wyjętych i przekazanych do odzysku materiałowego, do recyklingu. To jest oczywiście proces kosztowny i w związku z tym, że takie są wymagania i te wymagania rosną, poprzedni burmistrz, pani Filipiak, postanowiła w związku z tym, że gmina nie miała środków na wybudowanie instalacji do przetwarzania odpadów, pani burmistrz Filipiak z tego powodu postanowiła zbyć udziały wybranemu partnerowi prywatnemu, który posiadał środki finansowe, żeby zainwestować w sortownię odpadów. I po drugie, żeby też ten inwestor zainwestował w kompostownię. Tu mamy znowu kolejny przepis, który wymaga, że do roku 2020 musimy zredukować aż o 65% ilość odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Oczywiście te dwa wymogi są obarczone dosyć dużymi sankcjami karnymi, które znowu zostały opisane w artykule 9z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. I w takim przypadku, jeżeli gmina jest właścicielem, współwłaścicielem instalacji, nie przekaże swoich kompetencji i nie przekaże odpowiedzialności na inny podmiot, no to gmina również oczywiście zgodnie z brzmieniem ustawy odpowiada za nieosiągnięcie wskaźników odzysku.
Ten krok, który został podjęty, pierwszy krok, też miał na celu to, żeby jednak oddalić te ryzyka z gminy, czyli jeżeli gmina nie osiągnie tych wskaźników, żeby ryzyko było współponoszone wtedy przez podmiot prywatny, który zarządza instalacją do przetwarzania odpadów. Na razie na tyle wstępu i bardzo proszę o pytania. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania dotyczące właśnie tej sprawy. Tak, tak. Witam serdecznie panów i wszystkich tu zgromadzonych. Ja mam kilka pytań. Ja napisałem to na kartce, także jak po przeczytaniu ja dam panu prezesowi, bo to głównie do pana prezesa mam pytania, dam tą karteczkę i według tego, aby pan był uprzejmy udzielić mi tej informacji. Jest to sprawa dla nas radnych i dla mnie radnego i dla całej wszystkich radnych. Jest to sprawa gardłowa, pilna jakaś, znaczy pilna, bardzo ważna, no bo to są pieniądze nasze wspólne. I oto pytania. Pierwsze, proszę pana prezesa przedsiębiorstwa komunalnego ECO, jako szefa jednego i drugiego wspólnika, przedstawienie nam, jakie i kiedy były wdrażane programy naprawcze spółki i efekty tych wdrażań w celu wyeliminowania corocznej straty w spółce. Drugie, proszę o informację, czy zostały poczynione, a jeśli tak, jakie działania w kierunku podwyższenia kapitału zakładowego spółki, działania podejmowane zgodnie z zapisami w porozumieniu inwestycyjnym, umowie wspólnika założyciela i inwestora z 2013 roku, statutu spółki i obowiązujących przepisów. Czy planuje pan inną formę dokapitalizowania spółki, jeśli nie byłoby zgody na dofinansowanie przez wspólnika założyciela, czyli gminy, mając na względzie, że nadal jest pan prezesem jednego i drugiego wspólnika? Czwarte, kto zlecił i ile kosztowała wycena przedsiębiorstwa komunalnego ECO dokonana w lipcu w tym roku? I piąte, czy uważa pan prezes, że dokonana wycena z określeniem kwoty jest wartością godziwą i adekwatną do wartości rzeczywistej, jaką na chwilę obecną posiada przedsiębiorstwo komunalne? Mam na myśli wartości materialne i wartości niematerialne. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o programy naprawcze, no myśmy, można powiedzieć, przejęli większościowy kapitał w spółce mniej więcej 2 lata temu. O ile to można nazwać programem naprawczym, no myśmy w tej chwili postawili na zwiększenie wolumenu odpadów, który deponujemy. Muszę Państwu powiedzieć, że jak przejęliśmy spółkę, no to deponowaliśmy około 600 ton odpadów. Dzisiaj deponujemy około 2,5 tysiąca ton odpadów. Przyjmujemy, przepraszam, nie deponujemy. Spółka ta miała zatrudnienie na poziomie 6-8 osób. Dzisiaj łącznie ze zbiórką odpadów w spółce pracuje 60 osób. To jest chyba tyle, jeśli chodzi o pierwszy punkt. Jeśli chodzi o działania związane z podwyższeniem kapitału. Działania te wynikają wynikają przede wszystkim z fizycznej potrzeby rozbudowy składowiska. Te pieniądze, to podniesienie tego kapitału jest niezbędne do tego, żeby spółka mogła dalej funkcjonować. To nie jest mój wymysł, że akurat w tym momencie musimy tą spółkę dofinansowywać. Nasze podniesienie udziałów i cel naszego wejścia do tejże spółki było, naszym celem było wybudowanie stacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i taka też stacja
stoi i doskonale funkcjonuje. Nikt nie brał wtedy pod uwagę, że nastąpi, można powiedzieć, w miarę w krótkim czasie taka sytuacja, jaka jest dzisiaj, że spółka po prostu wymaga kolejnych nakładów związanych z powiększeniem składowiska. Jeśli chodzi o dokapitalizowanie spółki, no to tak jak my do Państwa, jak wystąpiliśmy dwukrotnie do Rady Miasta, my proponujemy, żeby miasto wspólnie z nami wzięło udział w budowie i w dofinansowaniu tejże inwestycji. Jeżeli to nie nastąpi, no to ja bym miał pytanie do Państwa. No jak Państwo sobie wyobrażacie dalsze funkcjonowanie tejże spółki, która w dużej mierze czerpie korzyści z deponowania odpadów? Mało z tego. Jeżeli w najbliższym czasie sytuacja się nie wyjaśni z budową tego składowiska, to ja będę zmuszony podjąć decyzje związane z zaprzestaniem składowania odpadów i z wywożeniem ich na zewnątrz. Tego typu, można powiedzieć, rozpoznanie rynku zostało już w tej chwili podjęte. I decyzja należy do drugiego udziałowca. Ja uważam, że jeżeli będzie sytuacja patowa, która nie rozwiąże sytuacji, to nam jest trudno, czy mi jest trudno w tej sytuacji normalnie prowadzić tej spółki, bo głównym przychodem tej spółki, czy jednym z głównych przychodów tej spółki są środki związane z tym, że są oszczędności związane z deponowaniem tych odpadów. Jeżeli Państwo tego nie zrozumiecie, no to tak jak mówię, no ja mam do wyboru dwa wyjścia, albo na mówiąc kolokwialnie, na żywca sypać ten odpad i doprowadzić do tego, że służby zamkną to składowisko i stracimy status składowiska regionalnego, albo po prostu licząc na Państwa pozytywne podejście do sprawy, doprowadzić do rozbudowy tego składowiska. Oj, przepraszam, a to macie status regionalnego składowiska, czy tylko status linii? Przepraszam, to jest przejęzyczenie Pana Prezesa. Składowisko nie ma statusu regionalnej instalacji, jest instalacją zastępczą. Jak osiągnie odpowiednią wymaganą prawem określoną w planie wojewódzkim pojemność, wtedy uzyska status instalacji regionalnej. Na razie we wszystkich procedurach wojewódzkich jest procedowane, że jest to potencjalnie przyszłe składowisko regionalne, dlatego że my jako spółka ECO dołożyliśmy wszelkich starań, żeby to na razie w planie wojewódzkim istniało. Jeżeli nie znajdzie się w planie wojewódzkim, to po prostu zamykamy to składowisko, a raz zamkniętego składowiska nie wolno ponownie otworzyć. Więc jakby podejrzewalibyśmy sobie gałąź, na której siedzimy. Jeśli chodzi o czwarty punkt. Jeszcze na drugie, bo tam chodziło mi o ramy prawne. Czy może pan, czy ktoś inny, o ramy prawne do kapitalizowania tej spółki? To ja może oddam tutaj pana. Bardzo proszę. To jest drugie. To jest jeszcze. Trzecie, tak? Znaczy drugie o ramy prawne, a trzecie to już no, też ramy prawne, ale to jest już inny temat. To znaczy tak gwoli, po pierwsze wyjaśnienia, pan prezes nie jest prezesem jednego i drugiego wspólnika, bo wspólnikiem na ECO jest gmina Wadowice i spółka EMPOL. Jest prezesem spółki EMPOL. No a kto jest prezesem spółki, znaczy przedsiębiorstwa komunalnego ECO? Spółka z o. Nie, ale pan w pytaniu tu dwukrotnie użył sformułowania, że pan jest prezesem jednego i drugiego wspólnika. Wspólnikiem jest ECO, jest EMPOL i gmina Wadowice, prawda? To są wspólnicy, ale ci wspólnicy mieszczą się w jednej ramie jako przedsiębiorstwo komunalne. To proszę mi wyjaśnić, bo właśnie to mi... Myślę, że to wszyscy Państwo wiedzą doskonale. No ja akurat nie wiem. Spółka ECO ma dwóch wspólników. Miasto Wadowice
i M-Pol, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To są wspólnicy spółki Eko i w prezesem spółki M-Pol, czyli jednego z wspólników jest pan prezes Marcin Maurer, a nie drugiego. To kto podejmuje decyzję, jeżeli tak myślimy, za gminę Wadowice, jako przedsiębiorstwo komunalne za gminę, Eko? Za gminę Wadowice państwo podejmujecie decyzję. No ale bieżącej działalności. Pan Marcin Maurer. Ale my mówimy ciągle o spółce Eko. Z ramienia gminy jest delegowany pan wiceprezes Paweł Koper. No ale, no ja rozumiem, ale jest jakaś zależność prezes i wiceprezes. I prezes zarządza całością. No tak mi się wydaje, no tak wszystkie, no. No to prawda, co pan mówi, tylko jeszcze raz panu mówię, że wspólników jest dwóch, gmina Wadowice oraz spółka M-Pol, no bo pan tu pisze o prezesie dwóch wspólników. Pan Marcin nie jest prezesem dwóch wspólników, tylko jednego wspólnika. Ale wracając do pana pytania... Ja może tylko wtrącę tę rzecz. Proszę zajrzeć do KRS-u i w KRS-ie jest wyraźnie określone, że dwóch panów musi wspólnie podejmować decyzję, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby bez porozumienia podejmowali decyzję. Nie. Do każdej dokumentu, do każdej jednej rzeczy są wymagane dwa podpisy, czyli zgoda dwóch stron. Pytanie brzmi, czy planuje pan inną formę dokapitalizowania spółki? No nie ma innej formy dokapitalizowania spółki w tym momencie takiej realnej, którą dałoby się przeprowadzić, dlatego że jak już wcześniej wyjaśnialiśmy, kredyty bankowe nie wchodzą w grę z uwagi na to, że przedstawiciele banków i to również na piśmie odpowiedzieli, że nie są zainteresowani takim finansowaniem. Dalej spółka nie szukała innego partnera do sfinansowania tej inwestycji. Wobec czego jedyną formą dokapitalizowania jest dokapitalizowanie przez wspólników poprzez podniesienie kapitału zakładowego i objęcie nowo utworzonych udziałów w tej spółce. Kto zlecił, ile kosztowała wycena Eko? Panie dyrektorze, pan ma wiedzę, kto zlecił? To ile kosztowała? Znaczy my zlecaliśmy, tam do kilku firm zwróciliśmy się, przyjęliśmy tą, która najniżej wyceniła te koszty tej budowy składowiska, dlatego że też mieliśmy praktycznie 4 miliony więcej, zlecała spółka. My rozeznawaliśmy, jak to spółka. I płaciła spółka. Tak. No wycenę rekultywacji. My zlecaliśmy tylko i wyłącznie opracowanie, ile potencjalna inwestycja ma kosztować. Nigdy nie zlecaliśmy wyceny udziału, jak to spółka. Zlecenie udziału, to proszę pana burmistrza, bo pan burmistrz robił. Gdzieś tam czytałem w którejś opracowaniach, że takie wyceny powinna jednak spółka zapłacić, dlatego żeby nie gmina płaci. Ale my, szanowny panie radny, my nie zlecaliśmy wartości całej spółki, tylko pan burmistrz zlecił wycenę udziału. Oczywiście konsekwencją takiej metodologii, jaką przyjął pan rzeczoznawca, jest to, że wyceni całą spółkę, a wartość udziału odpowiada proporcji, jaką gmina posiada w tejże właśnie spółce. My nie zlecaliśmy, nie braliśmy w tym jakiegoś udziału jako spółka i nie zajmowaliśmy się tym. A czy cena jest odpowiednia? No, chyba rynek sam określi, jeżeli państwo zdecydujecie się, czy wartość jest właściwa, czy też nie. No, nie nam jest kwestionować tę wycenę. Jak to bywa w handlu, ci, którzy będą sprzedawać, zawsze będą uważać, że zbyt tania, ci, którzy będą kupować, będą uważać, że jest drogo. Jaka jest ta wartość rzeczywista, no to jedynie rynek i postępowanie przetargowe może faktycznie nam wskazać. Czyli mam rozumieć, że to już piąte pytanie? Wszystkie pytania. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, następne pytania. Czy to mogę
Ja mam jedno pytanie tylko. W jakim celu byśmy się tu spotkali przede wszystkim? Co pan mógłby się tutaj uzyskać? Na chwilę. Znaczy nie zaproszenie. Nie wiem. No, chciałbym tylko pierwsze dowiedzieć się. Chcę uzyskać opinię po to, żebyśmy podsprzedali udziały. No konkretnie, co dzisiaj na spotkanie tej komisji ma osiągnąć? To jest pytanie do mnie? Tak. Do kogo? Tak, kto zaprosił może? Do tej osoby, która zaprosiła panu, żeby odpowiedzieć. Czy chce mieć? Zaprasza chyba przewodniczący komisji Rady Miejskiej, nie? Pan prezydent też wczoraj mówił, że przyjdą, ale nie mówił, nie zapraszać. Nikogo nie zapraszam, ja przecież ja dostałem zaproszenie od przewodniczącego. Tak, no to co innego możemy powiedzieć. No w każdym razie spotkanie, jak rozumiem, jest na prośbę radny, żebyśmy się spotkali jeszcze raz w gronie, w szerokim gronie. Czy może pan przewodniczący komisji podpowie, bo w sumie jeżeli to on zapraszał, to... Tu źle robi. No po prostu zaprosiliśmy, bo na ostatniej komisji była taka niedokończona była rozmowa, nie dowiedzieliśmy się wszystkiego i zaprosiliśmy ponownie, żeby jeszcze raz w takim większym gronie dowiedzieć się konkretnie, ale to nie jest komisja, żebyśmy podejmowali tutaj po prostu jakąś uchwałę, tylko żebyśmy po prostu jeszcze raz dokładnie się zorientowali, na czym to polega i jak to wygląda. Z tego, panie przewodniczący, jeśli jeszcze mogę odpowiedzieć. Jak państwo wiecie, państwo już zaopiniowaliście projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziałów. Większość radnych wstrzymała się od głosu. Później kilku radnych złożyło wniosek o to, żeby więcej czasu było do namysłu w tej sprawie. Więc temu służy chyba ta komisja, prawda? No nie wiem, czy państwo nie chcecie się spotykać i dowiadywać informacji, nie zbierać informacji na temat decyzji, które chcecie podejmować, czy chcecie. No wydawało mi się, że każde takie spotkanie czemuś służy sensownemu. Pan Cholewka ma wątpliwości. Mnie się wydaje, że to jest zbyt poważna sprawa, żeby podejmować sobie decyzję na zasadzie, bo mam taką sympatię albo nie mam takiej sympatii. No, albo mi się podoba spółka, albo mi się nie podoba. To są przecież kwestie dotyczące finansów całej gminy i to niebagatelnej kwoty finansowej, która jest tutaj zaangażowana. Więc wydaje mi się, że czym więcej rozmów i więcej takich spotkań, to tym lepiej dla podjęcia sensownej i rozsądnej decyzji. Natomiast z tego, co przynajmniej z panem Szymonem rozmawiałem, to jeszcze jedno takie spotkanie by się przydało z autorem wyceny majątkowej, bo też były pytania o poszczególne kwestie dotyczące wyceny tego składowiska i może warto, żeby ta osoba, która tą wycenę sporządziła, oczywiście jak już wielokrotnie mówiłem, na zlecenie gminy, no przecież to my chcemy sprzedać nasze udziały, więc musimy wiedzieć, ile one są warte, to jest nasz interes. No to też takie trzeba było spotkanie, zanim będziecie państwo podejmować decyzję, tutaj urządzić w tym gronie. Dziękuję. Ja mówię o podejmowaniu decyzji, panie Cholewka. No, że skoro gmina chce sprzedać, skoro powiedziałem, że skoro gmina chce sprzedać, to gmina musi wycenić, nie? Nawet jeśli nie chce sprzedać, to też musi wycenić. No, proste. Takie pytania, że te opłaty, które mieszkańcy płacą za wywóz śmieci, one są opłacane w gminie, to one trafiają do spółki, czy jak to wygląda później, jak te pieniążki są gospodarowane? Szanowna pani, te pieniądze nie trafiają do spółki, one trafiają do miasta, a miasto płaci na zasadzie postępowania przetargowego, także one są jakby, to są dwie rzeczywistości. Pieniądze, które miasto zbiera, to jest kwota, którą miasto dysponuje i to zależy tak, jeżeli uda się miastu na przetargu niższą cenę, to ma nadwyżkę tego, co zbiera, na tym co płaci. Jeżeli odwrotnie, no to musi miasto szukać kwot, ale z reguły wtedy miasto unieważnia takie postępowanie przetargowe, gdyż do przetargu dysponuje określoną pulą. Jeżeli oferenci przekroczą tą pulę, to stupą takich postępowania 99 po prostu się unieważnia i podchodzi się do drugiej, trzeciej, które aż uzyska się tą cenę satysfakcjonującą.
Miasto płaci konsorcjum EcoEmpol, a nie płaci zbawcenia. Miasto płaci konsorcjum, które wygrało, po cenach, które to konsorcjum zaproponowało. Nie, to nie jest tak do końca, bo konsorcjum, lider konsorcjum, jeżeli ma jako drugiego, jako podwykonawcy czy coś, to zgodnie z prawem zamówień publicznych, najpierw musi podwykonawcę wypłacić, dopiero wtedy może od miasta dostać zapłatę za całość usług. Jeszcze może powiem, jak to wygląda z punktu widzenia ustawy, bo ustawa wyodrębnia trzy rzeczy, które mogą być zapłacone z tej stawki. Czyli pierwszą rzeczą jest koszt obsługi administracyjnej systemu i to są te pieniądze, które zostają w gminie, bo gmina ponosi no, niemałe koszty, bo to zawsze wiadomo, to się wydaje, że to nie są duże koszty, to są niemałe koszty zarządzania systemem, ponieważ jest to cały system administrowania tym systemem. To jest naprawdę sporo pracy do zrobienia. Jest to system kontroli, który też gmina musi sprawować. I edukacja ekologiczna. To doszło w ostatnim czasie po nowelizacji ustawy i również z tych pieniędzy jest pokrywana edukacja ekologiczna i koszt usuwania dzikich składowisk jest również pokrywany z tej opłaty za gospodarowanie odpadami. Niestety takie dzikie wysypiska też się zdarzają, bo no przede wszystkim podejrzewam podmioty gospodarcze celują w tym jednak, żeby te odpady gdzieś tam podrzucać. Drugim punktem, który jest pokrywany z tego, to jest utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. I trzecim punktem dopuszczonym przez ustawę jest punkt związany z odbieraniem i przetwarzaniem odpadów. Tutaj jeszcze uzupełnię swoją wypowiedź o jedną rzecz. Ja myślę, na tyle głośno mówię, słyszycie Państwo, że jakby to konsorcjum ma taki komfort, że my wystawiamy jedną fakturę i nie interesuje nas ściągalność opłat od mieszkańca. To jest zmartwienie miasta. To miasto się martwi. Tak. To miasto się martwi, czy mieszkańcy wniosą opłaty i tak dalej z tego tytułu. Nas tylko interesuje rzetelność wykonania usługi, no bo miasto nad tym przeprowadza kontrolę. Mamy przedstawić pełną dokumentację wagową co do tego. Mamy miastu wykazać osoby, które nierzetelnie segregują, czy jakieś są uchybienia z dokumentacją fotograficzną i kompletując te dokumenty, które są przewidziane w prawie i w umowie, składamy fakturę z tymi załącznikami i w terminach dostajemy należność z tytułu usługi. To ja bym miał jeszcze pytanie, bo coś... A jeszcze chciałam zapytać, a pensje dla pracowników tam na wysypisku, to... W kosztach spółki. W kosztach spółki to jest. Tak, to jest to, co spółka ma przychód z tego przychodu, to wszystko jest w kosztach spółki. My wystawiamy jedną fakturę. Ilość, to razy cena, kwota i to jest opłata. I w tej opłacie się mieści absolutnie wszystko. Przy czym z tej opłaty później do państwa, już jako do gminy, wraca 50% opłaty za zdeponowanie z opłaty marszałkowskiej na składowisku. No bo my, zbierając te odpady, przetwarzamy, pewien procent tych odpadów po przetworzeniu jest zdeponowany, do tego jest opłata marszałkowska, która jest jakby karą za zdeponowanie taki podatek. Ten podatek to jest w granicach 200 000 rocznie, czyli około 100 000 z tego, co ściągniemy z mieszkańca, wróci w innej formie do gminy za zdeponowanie na tym składowisku. W momencie, gdybyśmy nie zdeponowali na tym składowisku, wróci to do gminy na terenie, której jest inne składowisko i które przyjmie ten odpad. Bo chciałem się jeszcze dowiedzieć, bo tak jakoś mi to nie bardzo... Znaczy, nie rozumiem tego do końca. Czyli gmina przetarg, jeżeli ogłasza przetarg, to kto wygrał ten przetarg? Konsorcjum czy spółka Eko? Konsorcjum, której liderem była spółka Eko. Eko było liderem postępowania, Eko był partnerem konsorcjum. I teraz jest taka sytuacja, że to Eko fakturuje miasto, Eko musi wypłacić Eko i wtedy dostanie całą kwotę. Czyli zapiera się prawo Eko, jak długo? Proszę pana, no takie jest prawo zamówień publicznych, taki jest obiekt. Eko fakturuje, za fakturę miasto płaci, konsorcjanci się rozliczają. Ja mam takie pytanie. Z tego grafika wygląda, że no faktycznie nic z tego nie ma. Panowie, powiedzcie mi jedną rzecz. Jeżeli ta spółka jest warta 15 milionów, pytam pana burmistrza, pan burmistrz powiedział, że taką spółkę się prowadzi tak, żeby nie płacić podatku.
Powiedzcie mi, jaki sens to wszystko ma? Po prostu ja tego nie rozumiem. Jak tłumaczycie nam, że brakowało 25 tysięcy metrów sześciennych? Pan dyrektor powiedział, że 200 tysięcy metrów sześciennych brakowało. Nie przynosi. Panowie, a tu pokazujecie, że było 600, a teraz jest 2,5 tysiąca, czyli czterokrotnie więcej śmieci przerabiacie. No i tak czasy brakło, no w końcu no musi braknąć, no nie ma na to. Tylko gdzie są pieniądze za dwa lata składowania tych śmieci? No przecież w końcu ludzi wierzyć w te pieniądze. Pana, to zaczyna to wszystko wyjąć. Żeby wyjąć trzeba włożyć. To jest ten etap, że trzeba włożyć. Jest rada nadzorcza, proszę pana, jest pan burmistrz w radzie nadzorczej, jest pan Kober wiceprezesem, ale ktoś, nie wiem, kto patrzy na to, jak to działa, bo wychodzi z tego, że my mamy jako gmina, dasz pieniądze. Proszę pana, proszę to nie traktować jako gmina. Wspólnicy tej firmy wspólnie mają dać pieniądze. Mają dać. Jeżeli zechcą, to dadzą. Jeżeli nie zechcą i nie dadzą, to trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. A tym rozwiązaniem może być upadłość tego. Ale nie dyskutujemy o upadłości. Nie, proszę ale... pana, dwa lata przyjęliście 600 na 2,5 tysiąca przeskoczyło. Proszę pana, więc gdzie są pieniądze? No, gdzie te pieniądze muszą być? Proszę odpowiedź, jeżeli byśmy nie przyjęli, to byśmy nie działali. No to tak, tutaj mimo to jak z punktu widzenia tego, który nadzoruje działalność tej spółki. To nie jest tak, że przez dwa lata było przyjętych 2,5 tysiąca. Szanowny panie, jak to wyglądało? To 2,5 tysiąca pojawiło się całkiem niedawno. To są kolejne przetargi, które spółka wygrywała. W ubiegłym roku jeszcze, dopóki zakład nie był uruchomiony, spółka nie mogła przyjmować. No, były minimalne ilości, były pewne ograniczenia znowu wynikające z regulacji, że nie wolno było wszystkiego składować, dlatego że to, co miało frakcję organiczną, no niestety nie było dopuszczone do składowania na składowisku. Ta liczba 2,5 tysiąca ton pojawiła się dopiero w roku ubiegłym. Tak, to było dalej 600, 800, 900, powoli to rosło. Duże nakłady inwestycyjne jednak były poniesione, bo to z tego co pamiętam to jest 10 milionów już w tej chwili, czy kwota zbliżająca się do 10 milionów złotych, które zostało wniesione jednak, żeby wybudować instalację do przetwarzania odpadów. To są dwie instalacje. To jest instalacja do mechanicznego przetwarzania, to jest instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów. Było wybudowanie kolejnej rzeczy, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. To jest kolejna rzecz, która powstała. No i rzeczywiście to, co można powiedzieć, zyski zaczynają się pojawiać w tym roku. I te zyski dopiero w tym momencie, w tym roku zaczyna być widać, w tym momencie zaczyna spółka się już powoli wynurzać spod tego. W zeszłym roku to było takie no, plus minus zero, można powiedzieć, w tym roku dopiero spółka zaczyna wychodzić na prostą, dlatego że tak jak tutaj pan dyrektor Rataj powiedział, najpierw trzeba było włożyć pewne środki finansowe, żeby dopiero zaczęły te pieniądze na siebie pracować. Dziękuję. To może do tego, co teraz pan powiedział, no to jest w zasadzie dobra wiadomość, że spółka zaczyna wreszcie osiągać zysk, bo to oznacza, że argument, który padł na jednej z poprzednich naszych spotkań o tym, że nie ma zdolności kredytowej, żaden bank nas nie sfinansuje, no dlatego, że spółka nie ma zdolności kredytowej, co oznacza, że nie ma złej kondycji finansowej, odpada. Czyli znaczy, że możemy liczyć, że po poprawie sytuacji finansowej spółki bank sfinansuje te inwestycje. To jest bardzo dobra, ważna informacja od pana. I jeszcze jedno pytanie a propos, to taka uwaga, pytanie a propos zapełniania się, nagłego zapełniania się niecki, bo takie sformułowanie jakby, taki był sens. Znaczy, jeśli ja dobrze postrzegam świat, to tego typu spółki mają jakąś, prowadzą właśnie ciągłą analizę tego, jakie są możliwości takiej spółki. No i jeśli dobrze zrozumiałem, no to jeżeli pojawiło się ryzyko, że już niedługo nie będzie możliwości przetwarzania odpadów półtora roku temu do roku, tak kiedy zaczęliście państwo jako spółka, czy też jako konsorcjum wygrywać przetargi, no to rozumiem, że taki sygnał do gminy popłynął, czy też za pośrednictwem wiceprezesa, czy burmistrza, że
takie ryzyko się może pojawić? Jeżeli tak, to proszę o informację kiedy, a jeżeli nie, to proszę mi, dlaczego tego sygnału nie było? Dziękuję. Więc wracając do pierwszego pytania. W tym momencie analiza dokonana pokazuje, że zysk liczony stopą zwrotu z kapitału własnego wynosi około 4%. Więc zysk liczony stopą zwrotu z kapitału własnego 4%, to proszę Państwa, każdy bank co mówi, włóżcie do nas te pieniądze, to my Wam damy 3, tak? Nie budujcie, tylko włóżcie do nas, my Wam damy 3, bo 4% to jest za mała stopa zwrotu z kapitału, żeby udzielić pożyczki, która będzie oprocentowana na procent 10, 11, 12. To są tego rzędu kwoty przy kredytach inwestycyjnych dla podmiotów gospodarczych. To nie jest to, co kredyt hipoteczny na cele zakupu swojego mieszkania. Pożyczka kosztuje, tak? To jest kredyt, tak. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zapełnianie niecki. Tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia znowu ze splotem kilku przepisów, tak? Jeżeli chodzi o to, żeby móc deponować na tym składowisku odpady, to nie są wszystkie odpady, które trafiają do instalacji, ponieważ instalacja, tak jak wspomniałem na początku, przede wszystkim przetwarza, czyli wyjmuje to, co jest odpadem surowcowym. Ten odpad surowcowy jest zbywany. Instalacja dokonuje rozdziału na frakcję ulegającą biodegradacji i nieulegającą biodegradacji. Ta frakcja, która ulega biodegradacji, jest przekazywana do stabilizacji i dopiero resztka jest kierowana na składowisko odpadów. Z tym, że tutaj musimy mieć świadomość jednego, że wtedy, kiedy udostępniane były podmiotowi prywatnemu udziały spółki ECO, to wiadomo już było, że składowisko w takiej postaci, w jakiej ono istniało, czyli składowiska podpoziomowego, było wypełnione w 97%. Czy ten wskaźnik wypełnienia podpoziomowego był już bardzo duży. Co wtedy miało składowisko, co miała spółka ECO? Spółka ECO miała zrobiony projekt nadbudowy tego składowiska. Tylko ten projekt był na tyle zrobiony, że on był zrobiony, no moim zdaniem, jak na to spojrzałem okiem człowieka, który ileś składowisk w życiu zaprojektował i wybudował, ten projekt był no mało korzystny do realizacji, ponieważ nie zapewniał tego, co zresztą weszło już po wejściu, po zaprojektowaniu. Zmienione zostały przepisy ustawy o odpadach i okazało się, że żeby być instalacją regionalną do składowania, to trzeba mieć taką objętość, która zapewni 15-letnią żywotność tego składowiska. Tu niestety projekt, który był wykonany wcześniej, nie zapewniał tej 15-letniej pojemności. Czyli nastąpiła konieczność dorobienia drugiego projektu budowlanego na tę część pomiędzy budynkiem administracyjno-socjalnym a istniejącym składowiskiem. I w tej części dopiero spółka będzie mogła osiągnąć tę 15-letnią żywotność. I to jest właśnie przedmiot tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Dziękuję. Jakieś pytania jeszcze? Znam swoje miejsce, więc Państwo na tym wiecie, bo mieszkaniec z tej gminy będę miał kilka pytań do Pana. Na początek uwaga taka też do Pana Burmistrza, a również do Pani Skarbnik. Mówię głośno, więc słucham. Słuchajcie, pierwsza rzecz, taka uwaga ogólna. Determinacja, z którą Państwo chcecie przejąć udziały Katowic, świadczy o tym, że na śmieciach jest zysk. Tylko proszę uwaga na tym, co chcecie wykolegować przy tym gminę Katowice, a jednocześnie pan burmistrz nie robi nic, by po prostu bronić interesów mieszkańców i miasta Wadowice. Panie burmistrzu, dlaczego chce pan odpowiedzialność? Zaraz do panów przejdę, jeśli chodzi o pytania, na razie do pana burmistrza. Dlaczego, panie burmistrzu, chce pan zrzucić odpowiedzialność za ten deal na Radę Miasta Wadowice? Dlaczego pan, mając takie kompetencje, nie robi to samodzielnie, będąc przekonany o racjach ekonomicznych, jakichkolwiek innych? To jest pierwsze do pana pytanie. Natomiast mam do pani skarbnik takie pytanie o charakterze technicznym. Proszę mi podać różnicę między opłatami, sumą opłat mieszkańców, które są płacone przez tych, którzy zdeklarowali się płacić za śmieci w gminie Wadowice, a wpłatą do ECO
przykładowo za poprzedni rok. Taką różnicę. Czy to jest plus, czy minus, nie ma to dla mnie specjalnego znaczenia. Znam, wiem, że miasto posiada pewne środki, dzięki którym ta niska opłata za śmieci w Wadowicach istnieje, co jest pewnego rodzaju tylko pozorną korzyścią dla mieszkańców Wadowic. Panowie, pozwolicie, że trochę w takiej przypadkowej kolejności, ale część pytań pojawiła się u mnie w trakcie państwa wypowiedzi, panu wypowiedzi. W związku z tym te moje pytania będą przypadkowe, niemniej jednak można w jakiś sposób pogrupować. Zacznę od takiego pytania. Czy na wysypisko śmieci w Wadowicach dostarczane były jakiekolwiek śmieci z firmy Cliff ze Skawiny? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, bo widzę, że pan radny wie, o kogo chodzi, bo się uśmiecha. Drugie pytanie dotyczy tego, skąd oprócz powiatu wadowickiego dostarczane są śmieci do na wysypisko śmieci w Choczni? Następna rzecz. Panowie, bardzo proszę odpowiedzieć mi na pytanie, o ile wzrosła cena śmieci w Raciborzu od momentu, kiedy firma Empol przejęła rynek śmieci w Raciborzu. Piszecie, możecie sobie pisać. Pytania są adresowane, proszę pana, pytania są adresowane do różnych osób. Podzielicie się kompetencjami, więc możecie po prostu zapisywać te pytania, które do was są adresowane. Jeżeli jednak, jeżeli chcecie odpowiedzieć, proszę bardzo, możecie odpowiedzieć. No panie, panie radny. Dobrze, ale pan radny ma rację, nie pozwolę, tylko po prostu bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na to. W związku z tym, że siedzę tutaj blisko pana, może zacznę, bo zostałam wywołana do odpowiedzi. Ustawa, która weszła w życie, uporządkując całą gospodarkę śmieciową w Polsce, ma jedno podstawowe założenie, że system tego zagospodarowania śmieci, który opisywał tutaj pan Hełkowski, który ma takie założenie, że ma równoważyć, ma być zrównoważona, te wydatki, które ponosi gmina na gospodarkę opłatą, są po drugiej stronie zrównoważone wysokością opłaty, którą gmina ustala dla wszystkich swoich mieszkańców. I tutaj te pieniądze mają de facto taki charakter znaczony. Jest to wprost powiedziane, ale z interpretacji wynika, że gmina nie może ani brać opłaty za wysokiej, to znaczy mniej płacić za gospodarkę odpadową i wykorzystywać pieniądze z opłaty na co innego, ale też nie może płacić za utrzymanie całego systemu ponad to, co zbierze z opłaty. W naszym przypadku ten ostatni przetarg, który obowiązuje do końca bieżącego roku, był takim przetargiem, który pozwolił nam ustalić tą opłatę na poziomie, który państwo znacie, bo jesteście mieszkańcami, więc opłata jest naprawdę na bardzo przyzwoitym, powiedziałabym nawet niskim poziomie, ponieważ ten przetarg, który żeśmy zorganizowali, był rozstrzygnięty bardzo korzystnie. W pierwszym roku mieliśmy, że tak powiem, w pierwszym i drugim roku mieliśmy nadwyżkę, którą wykorzystujemy w tym roku i cały system się zamyka. To znaczy te pieniądze nie idą na nic innego, mają charakter znaczony. Do końca roku zebrane opłaty pokryją cały system gospodarki odpadami. Ale to są pieniądze znaczone. Nie ma nadwyżki. Nie ma nadwyżki. To są pieniądze o charakterze znaczonym. Nie, ten przetarg jest, mówię o tym, że ten przetarg był na 2 lata i z tego przetargu z poprzedniego roku mówię. Przepraszam, mogę skończyć? Przepraszam.
W tym momencie jesteśmy na etapie projektu budżetu. Wiadomą rzeczą jest, że te założenia, które były przyjęte nie tylko u nas, ale w całej Polsce, w całym województwie, to może potwierdzić pan Hełkowski, były takie, że przewidywane ilości śmieci były zupełnie inne od tych, które teraz są realizowane. Teraz z tego, co już się mówi w planach i województwa małopolskiego i tych wielkości w kraju, te, no i co zresztą jest też widoczne u nas, bo nie odbiegamy, ilości śmieci, które oddają wszyscy, którzy są użytkownikami tego systemu, są dużo większe niż te, które były przewidywane, niż wszyscy się spodziewali. Więc można się spodziewać, że nie tylko u nas, ale we wszystkich gminach te przetargi, które teraz są organizowane, one pokażą zupełnie nowe koszty utrzymania systemu do tego, co wyniknie z przetargu, bo u nas akurat przetarg jest organizowany w drugiej połowie listopada na następne dwa lata, będzie dostosowana opłata. Bo tak jak mówię, zasada jest jedna. Te pieniądze mają charakter znaczony i na nic innego opłata nie idzie, tylko na pokrycie kosztów systemu. Nic do tego nie dopłacamy, ani nie wyciągamy z tego systemu jako gmina. Ja sobie też pozwolę adwokatem pani wypowiedzieć. Przepraszam, bo ja chciałem doprecyzować, bo z pani wypowiedzi to zupełnie nie wynikało. Czy prawdą jest, że z poprzedniego przetargu, którego zwycięzcą była firma MDG, bo pan Wandans Wichtel, poprzednie dwa lata, tak, poprzedni przetarg, pozostała nadwyżka około 1 400 000 złotych w systemie. I te pieniądze, te 1 400 000 są w tej chwili kompensowane, kompensowane są pieniądze, które są wypłacane generalnie do utrzymania systemu gospodarowania odpadami w gminie i dlatego ta opłata jest w tej chwili niższa, ponieważ jest zjadana na nadwyżkach poprzednich lat. To jest jeden system. To nie ma znaczenia, czy dzisiaj wygrywa ten, czy tamten. To jest jeden system, który jest... To znaczy, wie pan co, ja musiałabym to sprawdzić, nie potwierdzę teraz panu tej informacji. Jeżeli sprawdzę w systemie, to panu mogę potwierdzić bądź zaprzeczyć. No, nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Ponieważ dla mnie fundamentalnie nie ma to znaczenia. Tak jak panu mówię, to jest system, gdzie pieniądze są znaczone. Opłata ma pokrywać koszty systemu i to się ma zamykać w danym okresie. Zamyka się. Mieszkańcy ponoszą, że to jest ta opłata podstawowa 5,90, tak? Ona generalnie nie wystarcza na to, gdyby była płacona tylko opłata w tej wysokości, nie wystarcza gminie na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami. I ponieważ są pieniądze konsumowane, które pozostały po poprzednim przetargu, ta opłata w tej chwili nie jest 8 zł. Ale na tym polega system. No ja, to dokładnie na tym polega system. Na tym polega system. I teraz zaczynamy nowy okres i opłata na pewno będzie już inna. Tak, się cieszę, że pani potwierdziła, że w tej chwili EMPOL, istnieje takie niezrozumienie, że dzięki temu, że jest EMPOL, jest stawka 5,90. To jest nieprawda, ponieważ z poprzedniego przetargu, który był inny podmiot, pozostały pieniądze, które są wie pan co, naprawdę jest rzeczą dla mnie oczywistą, że przetarg, który wygrało konsorcjum, było bardzo korzystnym przetargiem dla gminy. I bardzo się cieszę, że nasi mieszkańcy mogą przez ten cały czas, do końca tego roku, płacić tak niską opłatę za śmieci. I życzyłabym sobie, żeby mogło być tak dalej, ale niestety ze względu chociażby na to, że ilość odpadów, ja już nie mówię o cenie za tonę, tylko mówię o ilości odpadów, która jest realizowana, to ten system na pewno będzie droższy, prawda? Dziękuję. Ja mogę powiedzieć, no, to mogę potwierdzić słowa pani skarbnik jednymi badaniami, które robiliśmy w ostatnim miesiącu jako firma, która się fachowo zajmuje gospodarką odpadami. Szanowni Państwo, badaliśmy cały system gospodarki odpadami w Katowicach po wejściu w życie nowych przepisów. Wyobraźmy sobie, że w roku 2013 Katowice produkowały już dużo, licząc na głowę mieszkańca. Bo Katowice produkowały 408 kg na głowę każdego statystycznego mieszkańca miasta. W
ubiegłym roku to było 484 kg. W ciągu 3 lat o 80 kg wzrosła ilość odpadów na jednego mieszkańca i to rzeczywiście powoduje wyższe koszty. Wzroście ilości strumienia odpadów, konieczności recyklingu ich, pozyskiwania różnych materiałów, które można spokojnie sprzedać i się sprzedaje, przy większej ilości dochodzi do tego, że po prostu koszty obsługi tego całego rynku śmieciowego wzrastają. To jesteście jedynym takim przypadkiem, który tak twierdzi. Ale w związku z tym, zaraz pani skarbnik nie odpowiedziała na pytanie. Ja zadałem pytanie proste. Jaka jest różnica? Nie chodzi mi o mechanizm, bo mechanizm wszyscy tutaj znają. Chodzi o ilość pieniędzy, różnicę pomiędzy przetargiem, a tymi pieniędzmi, które po prostu zebraliście od mieszkańców. Tą różnicę. Wtedy będziemy mieć jasność, ile po prostu miasto dopłaca do rynku śmieciowego. Pytanie jest proste. Każdy pododaje 6 milionów minus 5, powiedzmy jest milion. Natomiast co do panów, tak się nieszczęśliwie złożyło, że byłem w Raciborzu 3 dni temu i rozmawiałem z ludźmi na temat rynku śmieciowego w Raciborzu. Pozyskałem pewne informacje, zgłoszono się do mnie, rozmawialiśmy o czym innym, ale byliśmy na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i przy tej okazji rozmawialiśmy o różnych sprawach trapiących mieszkańców. Dla was problemem w Raciborzu jest nie to, że macie mniej, tylko że po prostu ludzie nie dostarczają wam śmieci. I z tego powodu w Raciborzu będzie kolejna podwyżka śmieci, bo jest ich mniej. Proszę pana, raport NIK-u jednoznacznie pokazuje, w jaki sposób firmy, żeby podnieść koszty śmieci, wody i tak dalej, który został przedstawiony na ostatnim posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, jednoznacznie pokazuje sposób konstruowania kosztów. Wszystko się w to wsypuje. Bez wiedzy, bądź też za akceptacją kierujących lokalnymi samorządami. Chodzi tu o burmistrzów, prezydentów i wójtów. Z tego raportu wynika, że ponad 50% gmin nie, na nieszczęście dla tego raportu jest to, że nie objęto kontrolą wszystkich jednostek samorządu lokalnego, tylko skupiono się na niektórych. No bo to robi się generalnie po prostu jakiś losowy system, dobór jednostek, które podlegają. Jednoznacznie raport NIK-u mówi, że po prostu następuje zwiększenie kosztów jest związane z różnego rodzaju strukturą tych kosztów. Proszę państwa, ja bym... To jest polemika. Nie polemizujmy, natomiast odpowiadajcie konkretnie na rzeczy, o które zadałem pytanie. Odnośnie Raciborza. Racibórz został skonstruowany przetarg zupełnie inaczej niż Wadowice. Jest to zupełnie inna historia. No tak, no tak. Nie, panie Boże, przejęliście to i oddajecie za 40 lat ziemię niczyją. Totalnie zniszczoną. Panie pośle. Cenę odpadów w Raciborzu musiała się zmieścić inwestycja. Miasto Raciborz nie wydało ani jednej złotówki na wybudowanie tej inwestycji. Musieliśmy zakupić działkę, musieliśmy wybudować inwestycję, musieliśmy przewidzieć przez 20 lat eksploatację i w stanie niepogorszonym po 20 latach mamy oddać tą instalację. Zostały sporządzone protokoły inwentaryzacji, zostaliśmy wybrani, wygraliśmy postępowanie, udzielenie zamówienia o partnerstwo publiczno-prywatne, bo to jest w tej formule, startowało 5 firm. Nasza się okazała najlepsza. Mieliśmy szczęście, może wykazaliśmy się większą fachowością i determinacją. I tam jest jedna rzecz. Nas po prostu, my mamy zagwarantowane z Raciborza 50% odpadów do funkcjonowania tej instalacji. Drugie 50% mamy pozyskać z wolnego rynku, który tam jest.
i miasta Racibórz nie interesują koszty funkcjonowania tej instalacji. Czy my będziemy interesują, bo muszą po prostu określić cenę śmieci dla swoich mieszkańców? Pana, nie, oni mają określoną na 20 lat. No mają określoną cenę, która będzie rosła o inflację w umowie i tak dalej. To też pan kłamie. Pana, proszę mnie zarzucać. Oczywiście, że zarzuca panu kłamstwo w tym przypadku. Podam panu konkretną rzecz. W zeszłym roku zaproponowano 15 kosztów 10 zł za metr sześcienny. Do 15 zł, a pan mówi, że mam zagwarantowane inflacyjnie. Proszę nie podać takich rzeczy. Proszę pana, więc nie właśnie nie płaci na mieszkanie. Natomiast podniesiono, żeby po prostu ukazać łaskawość, która na miasta po prostu obniżyła do 15. Proszę pana, to jest dorada miasta, nie do miasta. My mamy określoną cenę przyjęcia jednej tony na bramie i ta cena jest określona na 20 lat do przodu. Jeżeli w tej chwili, ile tam mamy cenę za tonę? 295 zł, bo to jest w tej cenie jest inwestycja, zrobi wszystko. W przyszłym roku pewnie będzie, o ile inflacja wyniesie. Na razie mamy inflację. Proszę? Na razie mamy inflację. No to będzie cena stała cały czas. Proszę o przesłanie mi informacji w tej sprawie. Proszę odpowiedzieć. Kontrakt nie jest tak, nie jest to bardzo, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o firmę KIF, odkąd zmieniła się struktura właścicielska w spółce ECO, nigdy odpady z firmy KIF nie trafił. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi, pan zadał tam o odpady, jakie były deponowane. Jak zmieniła się struktura właścicielska, zastaliśmy sytuację, że konsorcjum, które obsługiwało Wadowice, tutaj okoliczne gminy, to było Bandance, Winter, MKO i tak dalej, dostarczały wtedy surowy, nieprzetworzony odpad prosto na składowisko. Nie był to odpad posokowy, to była normalna komunalka zebrana, wjeżdżała, tak jest, była deponowana. W tej chwili są deponowane tylko i wyłącznie odpady po instalacji MBP tutaj oraz od podmiotów gospodarczych, które dowożą te odpady, które są tu dopuszczone do składowania na jednym sektorze składowiska, czyli to są jakieś odpady, przeterminowane produkty żywnościowe i zapłaty produkcyjnych, tam taka drobna, to nie jest znacząca ilość. Skąd się wzięło, że 600 metrów sześciennych, a tu mamy 2,5 tysiąca metrów? No, dlatego, że ludzie, to jest takie bardzo, nie bardzo proste wyliczenie, jeżeli przyjmujemy 2,5 tysiąca ton jako spółka eko tutaj odpadów, 50% jest to frakcja nasitowa, czyli 1250 ton, które jest tą frakcją palną, surowcową, szkło, metal i tak dalej, tym co jest, a drugie 50% idzie do przetworzenia biologicznego. W procesie możemy gdzieś w granicach 30, w zależności od wsadu, jak ten się struktura, tracimy tą, więc z 1250 0,7-70% idzie do zdeponowania, to stabilizacja na to składowisko. Skąd są te śmieci? Te śmieci są z Wadowic i z rejonu tutaj powiatu Wadowic. Suski. Proszę? Powiat Suski. Z powiatu Suskiego nie może tu przyjechać, bo to jest już inny region gospodarowania. Poza tym tam jest Związek Gmin Suskich, które nie dopuszcza, żeby odpad stamtąd wyjechał dzięki potrafi. Z Limanowej. Proszę? Z Limanowej. Z Limanowej tu żaden odpad nie trafia, dlatego że jest to inny region gospodarowania odpadami. On trafia do Gorlic, gdzie mamy bardzo instalację. Spoza powiatu wadowickiego, takie było pytanie pana. Nie, tu z powiatu wadowickiego. A ale spoza, czy jakikolwiek jakby... Nie, nie mają sens takie pytanie. Czy nie wiem, no po prostu to samo pytanie, to nie do mnie wydaje, to pana posła. Pytanie ma sens, czy halo? Panie pośle, powiem wprost, jeżeli przyszedł pan tutaj bić pianę, no to naprawdę nie to miejsce. Ja nie grożę, tylko proszę państwa... Bardzo proszę o spokój, no, proszę odpowiedzieć. Proszę państwa, ja współczuję państwu, jeżeli w takiej atmosferze cały czas pracujecie, czy cokolwiek chcecie uzgadniać. Bardzo proszę o konkretne pytania, a nie jakieś sugerowanie. No, przyszliśmy tutaj na konkretne, odpowiadać na konkretne pytania, a tutaj zadajemy się w jakiś dialog, który o Raciborzu, jakichś innych, o innych miastach, Limanowach, to jeżeli nie macie ochoty, to my po prostu podziękujemy państwu i wychodzimy, bo to nie ma sensu, szkoda naszego czasu.
Dziękuję. Czy jakieś jeszcze pytania konkretne oczywiście do... Panie Przewodniczący, sekundę jeszcze, bo pan tak? poseł zapytał. Panie pośle, rzeczywiście te pytania nie mają większego sensu, bo pan zarzuca kłamstwa reprezentantom spółki, kiedy te wszystkie zobowiązania, o których mówi pan dyrektor Rataj, są zapisane w umowie z miastem Racibórz, a pan zarzuca bezpodstawnie kłamstwa. Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, pan zadał pytanie, na które jeszcze nie uzyskał pan odpowiedzi, więc panu odpowiadam. Dlaczego z taką determinacją EMPOL walczy, aby przejąć te udziały? Wielokrotnie już na ten temat mówiliśmy, odpowiem panu kolejny raz. Nie walczymy z determinacją, aby przejąć udziały, tylko walczymy z wielką determinacją, i tak pozostanie do samego końca, o to, żeby ta spółka w krótkim okresie czasu nie wykazała wartości równej zero. I wtedy straci gmina Wadowice 6 milionów, czy być może więcej, trudno powiedzieć, ile rynkowo są warte te udziały, i straci spółka EMPOL, która zaciągnęła kredyt na zakup tych udziałów i która jeszcze przez jakiś czas będzie ten kredyt spłacać. Dlatego tak wielka jest determinacja, bo właśnie jest zagrożenie tym, że to składowisko zostanie zamknięte, o czym panie przewodniczący, jak pan będzie łaskaw, proszę za chwilę jeszcze powiedzieć, bo być może nie wybrzmiało to wystarczająco dobitnie. Natomiast panie pośle, niech pan nie robi ze swojej lokalnej polityki, niech pan nie wprowadza radnych w błąd. Na poprzednim spotkaniu poświęcił pan sporo uwagi jako, jak dobrze zapamiętałem, członek prac w parlamencie nad nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Pan jako remedium, jako lekarstwo na tę bolączkę dzisiejszej złej sytuacji spółki EKO podał zamówienia in-house, tak? I dalej pan stoi na stanowisku, że to jest, że to jest? Nie. Remedium jest tak. Spółka jako występuje do banku. Nie, nie, nie. Ale ten temat mamy przepracowany, panie pośle, bo występowaliśmy do banków. Proszę powiedzieć, który bank. Już panu na piśmie udzieliliśmy odpowiedzi, panie pośle, bo pan się na piśmie zwrócił i udzieliliśmy na piśmie. Otrzymał pan odpowiedź. I pan... Proszę państwa, i pan poseł dalej podtrzymuje kwestię, ale ja skończę. Panie pośle, pan podtrzymuje, że lekarstwem na tą trudną sytuację w tej chwili jest instytucja in-house, tak? Nad którą pan pracował. Tak? Panie pośle, to pan chciał dać nam długopisy. Ja panu dam ustawę, dobrze? I pan będzie łaskaw nam wszystkich oświecić i państwa radnych też, który to artykuł. To jest ustawa, nad którą pan pracował, pan poseł, i pan poseł nas zaraz oświeci, z którego to przepisu in-house będzie lekarstwem dla funkcjonowania tej spółki. Dziękuję. W międzyczasie może... Tak, dobra. W międzyczasie tego... Bardzo proszę, następny pan Janas. W międzyczasie tego... egzaminu... Panie przewodniczący, jeżeli można jeszcze skończyć, bo... tytułem wyjaśnienia, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Bo to nie są żarty, to nie jest rozmowa o Raciborzu, o różnych innych miejscowościach, o jakichś kwestiach dziwnych, które niekoniecznie dzisiaj powinny zajmować naszą uwagę, tylko że sytuacja jest naprawdę niebezpieczna i państwo gracie majątkiem gminy w tym momencie. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Ja może tak po chłopsku powiem. Mówicie państwo, że chcemy przejąć udział. Myśmy te udziały już przejęli, jesteśmy większościowym udziałowcem. Czy my będziemy mieli ich więcej? I tak mamy większość w tej spółce. Jesteśmy spółką prywatną i jest to większość udziałów jest najpolubiej. I my już nie przejmujemy tej spółki, myśmy ją przejęli. W momencie, kiedy ktoś ogłosił to postępowanie i dał możliwość zakupu większościowego, i stąd też odpowiem od razu, nie może być in-house'u, dlatego że jest to spółka wolna. Ja tak bardzo, przepraszam za kolokwializm, podsumuję słowa pana mecenasa, które pan mecenas przed chwilą powiedział. To nie jest walka, moim zdaniem, tak? Ja stoję z boku. Mnie poprosiła pani burmistrz Filipiak, żebym reprezentował interesy gminy. Jestem człowiekiem, który ma dość spore doświadczenie i w pracy w samorządzie, i jako były prezes spółki w 100% gminnej, spółki Tesco w Zakopanem, jako współtwórca między innymi krakowskiego in-house'u w zakresie gospodarki odpadami, bo ja byłem autorem tych dokumentów, na podstawie których miasto Kraków przekazało do MPO
całość rynku gospodarki odpadami. I szanowni państwo, ja patrząc jako i człowiek związany z biznesem i z działalnością samorządową, to po prostu działaniem i spółki Eko w tej chwili i miasta jest to, żeby brzydko mówiąc nie wtopić, tak? Bo pieniądze pewne zostały włożone i miasto kiedyś poniosło pewne koszty związane z założeniem spółki, z wykupieniem terenu i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony partner prywatny, czyli spółka Empol, wniosła pewne środki finansowe, ażeby odkupić po pierwsze część udziałów miasta, po drugie, żeby wybudować instalacje do przetwarzania odpadów. I teraz co się okazało? Wzrastają nam wymagania prawne i jeżeli my im nie sprostamy wszyscy, to wszyscy wtopimy grube pieniądze. I to działanie ma na celu uniknięcie dużej, naprawdę dużej wtopy. I teraz proszę państwa, jako jeden przykład tylko powiem. Znamy wszyscy miasto na południu naszego województwa, Zakopane. Znacie państwo historię z gospodarką odpadami w Zakopanem? Spółka, której ja byłem prezesem i nad czym dzisiaj bardzo ubolewam, że tak się stało. Wybudowałem instalację do przetwarzania odpadów ze składowiskiem i tak dalej, i tak dalej. Piękna, nowoczesna instalacja. W pewnym momencie poprzednie władze gminy postanowiły jednak zamknąć to składowisko. Dzisiaj miasto płaci 600 tysięcy złotych rocznie za utrzymanie składowiska, które jest zamknięte. Przez 30 lat miasto musi co najmniej 600 tysięcy rocznie pokrywać. To są tego rzędu wielkie pieniądze. Tu miejmy tego świadomość. Pociągniemy dalej. Słucha Beskidzka. Ja bym chciał to, co pan powiedział. Bo pan powiedział, że przejęliście część udziałów w gminie Nadolice. Byliście wspólnikiem inwestorem. Wy nic nie odkupowaliście od gminy, tylko była wasza rola była, z tego co wynika z umów i porozumień inwestora, że wy inwestujecie. I dlatego nasza tutaj jest sprawa taka, że dobrze powiedział radny Janas, skoro poprawia się sytuacja finansowa, dlaczego my mamy się pozbywać tej spółki? Proszę bardzo, zainwestować w dalszym ciągu. No bo to byliście państwo, ja mam przed sobą umowę i piszę wyraźnie, wspólnik inwestor. I wy w przeddzień podpisania umowy mieliście przekazać te 6 ileś tam milionów złotych na doinwestowanie. Czyli to nie było odkupienie, to było doinwestowanie. I ja uważam, że w dalszym ciągu jako spółka, przedsiębiorstwo komunalne Eko, powinniście państwo tak robić, dlatego moje pytanie było takie, pierwsze, czy robiliście jakieś... Nie ma możliwości. No to... Bardzo proszę. Czy robiliście państwo jakieś programy naprawcze? No bo to jest zasadnicza sprawa. No przecież nikt nie inwestuje, nikt nie prowadzi działalności, żeby ponosić straty. To jest normalne. Jestem ekonomistą i to każdy to potwierdzi, że nikt charytatywnie nie będzie pracował. Z tego trzeba mieć zyski. Skoro od 2013 tych zysków nie było, to co było robione w międzyczasie? No powinno być coś zrobione. I dlatego uważam, no moje pytania były takie, jakie były, one mnie bardzo by dużo wyjaśniły, ale ja nie usłyszałem za wiele. Panie radny Ficek, za sekundkę, bo usłyszy pan odpowiedź od pana prezesa, ale do pana posła, bo nie zrozumiałem, dlaczego pan nie zwrócił ustawy. Z tego pan przedstawił 12 grudnia zeszłego roku ustawę o zamówieniach publicznych. Panie pośle, kiedy wchodzi nowa ustawa w życie? Panie przewodniczący, bardzo proszę, bo znaczy średnia jest rozmowa na temat legislacyjny. Wróćmy do sprawy setnej, którą tu jesteśmy. Przed sekundą zwracał pan uwagę, że nie rozmawiamy o Raciborzu, później pan kolega pan mówi o Zakopanem, a teraz mówimy o ustawie, która jeszcze nie weszła w życie, z tego co mówi poseł Brynkus, więc no. Panie radny Janas, to akurat nie jest bezprzedmiotowa rozmowa, dlatego że pan poseł wskazał in-house jako coś, co ma uzdrowić tę spółkę. In-house, jak państwo wiedzą, i pan radny Ficek ostatnio nawet się troszkę obruszył na pana posła, wiemy, że in-house to jest możliwość wykonywania usług na rzecz gminy bez przetargu, bez zachowania procedury przetargowej.
I pan poseł dlatego podał in-house jako coś, co ma uzdrowić finanse tej spółki. Panie pośle, jak pan pracował nad tymi przepisami, to pan wie, że przepisy wchodzą 1 stycznia 2017 roku, prawda? Dlatego ja panu dałem... Panie pośle, ale momencik. Ja panu podaję ustawę wydrukowaną dzisiaj. Tu pisze wersja 1 stycznia 2017 rok. To jest z programu Lex, który pan zapewne zna. I to jest pełna, kompletna ustawa o prawie zamówień publicznych po wszystkich zmianach, nad którymi pan pracował. Proszę bardzo, nie odważyłbym się dać panu aktu prawnego, który nie jest właściwy. Ale pan poseł twierdzi, że jest inaczej i to jest recepta na wyciągnięcie spółki z kryzysu, wobec czego czekamy, panie pośle, na podanie tej podstawy prawnej. Dziękuję. Państwo odkupili udział i stali się 100% właścicielem Inhouse'a. Bardzo dziękuję za to, bo właśnie to jest pytanie, które pan mecenas nie potrafił odpowiedzieć, bo nie miał pana prezesa umocowania, zapewne jakby opowiadał o tym panu, bo podejrzewam, że jesteście panowie w stałym kontakcie. Właśnie o to chciałem zapytać, to znaczy rozumiem, że no jeżeli nie będzie do inwestowania spółki czy jednej z trzech dróg, które preferuje burmistrz, no to spółka nie będzie miała szans i sensu funkcjonowania. W związku z tym chciałem zapytać o to, po co państwu spółka, która nie będzie przynosić zysku, no i z pytaniem, czy nie chcieliby państwo po prostu sprzedać tych udziałów, żeby gmina albo gminy z okolicy stały się udziałowcami. A co pan na to, gdybyśmy wam sprzedali te nasze udziały? Jeszcze raz, przepraszam? Co pan na to, gdy my byśmy państwu sprzedali te udziały z powrotem? No więc tak, więc... Jest sprawa otwarta. Bardzo dobre pytanie, natomiast no to już rozmowy już w gronie radnych, tudzież zarządzających tym później majątkiem. Więc jeżeli pan uważa, że jest to możliwe i ma pan cenę, która jest dla pana satysfakcjonująca, no to myślę, że to jest dobry moment, żeby się podzielić tym przemyśleniem. I co pan dalej myśli? Czy nie bardzo rozumiem. To jest odpowiedź na moje pytanie. Tak? Sugeruje pan, że miasto odkupi te udziały, tak? Sugeruję, że jest to jedna z ewentualności. To jaki ma pan pomysł, żeby to zrealizować? Że jest jedna z ewentualności. Bardzo dziękuję, że jest pan zainteresowany tym tematem, natomiast ja chciałbym uzyskać odpowiedź na moje pytanie. Proszę państwa. Z przyjemnością na ten temat porozmawiam w gronie komisji, no po prostu w innych okolicznościach, bo to jest jakby dalsza część. Proszę państwa, ja widzę, że tracę czas tutaj z państwem, bo współczuję wam, jeżeli cokolwiek w ten sposób chcecie wypracować w takiej atmosferze, bo naprawdę to jest żenujące. Jeżeli państwo nie wiecie, to proszę się zorientować. W mieście Oświęcim jest przy zakładach Syntos planowana w planie wojewódzkim spalarnia odpadów komunalnych. Właściciel tychże zakładów ma pozwolenie na budowę spalarni odpadów komunalnych o wydajności 150 tysięcy ton odpadów. Dzisiaj zakulisowo mogę przypuszczać, czy mam taką wiedzę. Jeżeli państwo nie wierzycie w to, co mówię, to proszę bardzo sprawdźcie. Te zakłady azotowe sprzedają to pozwolenie między innymi prawdopodobnie chińskiej spółce. Jeżeli się to ziści i Oświęcim sprzeda to pozwolenie na budowę tej chińskiej spółce, która będzie miała możliwość odbierania 150 tysięcy ton odpadów komunalnych i która z tychże odpadów będzie produkowała ciepło i prąd, to proszę państwa, pierwsze dostaną spółki czy ripoki ościenne, czyli Brzeszcze, Wadowice, Oświęcim. I wtedy będziecie się cieszyli, czy zastanawiali, jak pokrywać koszty składowiska, które zostało niedopełnione, a z którego przez 20, przez 30 lat trzeba wywozić odciek, który na dzień dzisiejszy kosztuje 20-30 tysięcy miesięcznie. Dziękuję. Dziękuję. Bo mówimy wcześniej. Nawet nie chodzi o to, czy mamy wcześniej, czy nie, to padły tutaj konkretne pytania. Które jeszcze nie miałem okazji udzielić odpowiedzi. Zacznę może od tego, co powiedział Paweł Janas na końcu, bo póki jeszcze o tym pamiętam. Znowu się powtarza ta narracja, że a może odkupmy te udziały, sami to prowadźmy ten biznes.
Oczywiście możemy też rozważyć taką opcję, że przyjedzie tutaj Bill Gates i odkupi udziały w naszym wysypisku, bo prowadzi działalność charytatywną, dlaczego nie w Wadowicach, i dyskutować o tym. Tylko rzeczywiście z punktu widzenia poważnej rozmowy o poważnym problemie, no, jest to trochę żenujące jednak, trzeba przyznać. Dlatego, że... No panie Pawle, panie radny, gdyby pan orientował się co nieco w zadaniach inwestycyjnych, przed którymi stoi gmina, ostatnio zadawał pan pytania dotyczące budżetu, okazało się, że nie przeczytał nawet sprawozdania, gdzie to było wyłuszczone dokładnie, o co pan pytał, bo ja to sprawdziłem. Nie, to nie chodzi... No przepraszam bardzo, ale teraz ja mam głos, więc chciałbym móc się w pełni wypowiedzieć, jeżeli inni mogli tutaj perorować na tej sali. Gdyby pan zadał sobie trud choćby porozmawiania ze mną i zdobycia jakiejś informacji na temat tego, co dzieje się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju, co dzieje się w Wydziale Pozyskiwania Środków Unijnych, wiedziałby pan, że mamy około w tym momencie już projektów, czy fiszek projektowych, czy programów funkcjonalno-użytkowych na około 50 milionów złotych, które będziemy realizować w najbliższych 4 latach. Do tego dochodzi... Dochodzi do tego jeszcze projekt wodociągów, który z bardzo dużym prawdopodobieństwem dostanie finansowanie unijne, co oznacza dla nas konieczność poręczenia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 15 milionów złotych. Naszym w tym momencie głównym problemem, i to też jest uwaga do pana Brynkusa, i to, gdzie leży interes gminy Wadowice, to jest pozyskanie jakichś dodatkowych środków na bieżącą działalność inwestycyjną i zabezpieczenie absorpcji środków unijnych. W mojej ocenie nie jest zadaniem gminy prowadzenie biznesu śmieciowego i składowiska odpadów, skoro po pierwsze spółka, która posiada to składowisko, jest spółką prywatną w 51%, kontrolowaną przez podmiot prywatny, który działa na rynku odbioru odpadów, więc tym bardziej nie widzę sensu, żeby na rynku prywatnym tak mocno, rynku sprywatyzowanym, usług sprywatyzowanych, urynkowionych, który tak mocno jest konkurencyjny, z czego pan oczywiście nie zdaje sobie sprawy, bo pan tego nie śledzi, nie wie pan, jak wygląda konkurencja pomiędzy spółkami, jakie padają ceny w przetargach i jakie tak naprawdę wyglądają realia tego rynku. Jest tutaj pan Marcin Chełstowski, może pan zapytać, Chełkowski, przepraszam, może go pan zapytać, jak wyglądają realia. Czy gminy, jakieś inne gminy, może gmina Kraków, mają taką chrapkę, może inne gminy w Małopolsce, żeby nagle wchodzić na ten rynek i odgrywać tam rolę jakiegoś znaczącego gracza gminnego. No, gmina Wadowice na pewno przy swoim budżecie, który przeznaczamy na ten cel, i budżecie inwestycyjnym oraz realnych potrzebach, które mamy, kredytowych i niekredytowych, na pewno nie jest graczem, który ma jakiekolwiek szanse na tym rynku. I to jest po prostu zwykła, trzeźwa ocena tej sytuacji, oderwana od życzeniowego krzyku pod tytułem a sami to prowadźmy, dlaczego nie. I teraz w tej sytuacji, w której mamy, którą tutaj zastałem i która nastąpiła w wyniku zmiany regulacji, bo państwo cały czas sobie myślicie, że ten rynek to jest taki stabilny rynek, do którego wpływają odpady i właściwie tylko wystarczy wystawiać faktury i pieniądze się same sypią. Cały czas wchodzą nowe regulacje. Przecież sytuacja w ECO, o czym wielokrotnie było mówione na tej sali, jest wynikiem poniesienia przez spółkę pewnego ryzyka regulacyjnego. Cały czas kolejni ministrowie wydają rozporządzenia, którymi modyfikują rynek. I teraz pojawia się nowe rozporządzenie, w którym jesteśmy zmuszeni zwiększać ilość odzysku z odpadów. Państwo naprawdę chcecie być w spółce, która za chwilę może płacić setki tysięcy kar za to, że nie jest w stanie przeprowadzić odzysku na odpowiednim poziomie, albo która będzie musiała inaczej, żeby tych kar uniknąć, ponieść kolejne inwestycje milionowe? Słucham? Odpowiadam teraz, panie radny, na pytanie po pierwsze pana, które... No, ale pan... Tak, ale pan za... No, przepraszam, ja teraz mówię, więc chciałbym dokończyć udzielenie odpowiedzi. Pan w imieniu gminy się zaczął wypowiadać o tym i wielokrotnie już pan robił to wcześniej, że będziemy odkupywać udziały. Nie, nie będziemy. Nie będziemy odkupywać udziałów. Nie będziemy. W telewizji mówił pan, że najlepsze by było, gdyby gmina odkupiła udziały. No przecież chyba oglądałem. Panie Pawle, znam pana wypowiedź telewizyjną, słuchałem jej. Proszę pozwolić mi odpowiadać na pytania.
pytanie zadał mi poseł Brynkus, dlaczego zamierzam robić deal, tak mniej więcej to pytanie brzmiało, zamiast bronić interesu gminy, zamiast, panie Brynkus, proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Więc pierwsze pytanie było takie, dlaczego dokonuje się tutaj deal, a odpowiedzialność za ten deal nie spada na mnie, tylko spada, zrzucana jest na Radę Miejską, a burmistrz zamiast walczyć o interes gminy, dokonuje dealów. Otóż po wysłuchaniu państwa pytań, pana Janasa, pana Brynkusa, pytań, w których widać, że państwo nie macie elementarnej wiedzy na temat tematu, którym się zajmujecie, bo pytanie o to, czy trafiają tutaj odpady z innych powiatów w sytuacji, gdy mamy rejonizację rynku odpadów, to po pierwsze, i mamy wyznaczone miejsca, obszary, z których odpady mogą trafiać na określone składowiska. W sytuacji, kiedy wiadomo jest, jakich kontrahentów w postaci gmin ma spółka EcoEmpol, no przecież wiadomo jest, skąd odpady trafiają. Nie trzeba o to pytać jeszcze w atmosferze podejrzeń i insynuować, tak jak to robi poseł Brynkus, że oto odbywa się tu jakieś tajemniczy układ, prawda, śmieci są zwożone z całej Polski na wysypisko Empolu i Eko. W mojej ocenie i ocenie prawników, jeżeli wycofujemy się w całości ze spółki, to potrzebna jest do tego uchwała Rady Miejskiej. Stąd nie ma tutaj żadnego przerzucania odpowiedzialności, której ja nie chcę na siebie wziąć. Ja wziąłem na siebie odpowiedzialność. Szanowny pan przewodniczący naówczas Józef Cholewka powiedział, niechże burmistrz wreszcie coś postanowi, niech nam przedstawi jakąś propozycję rozwiązania. Tą propozycję przedstawiłem państwu. Jest to propozycja według mnie najkorzystniejsza dla interesu gminy. Dlatego, że jeżeli ta spółka, nie mamy, to jest oczywiste, nie mamy pieniędzy na inwestowanie w tą rozbudowę, zresztą uważam, że nie jest celowym inwestowanie w rozwój prywatnej spółki, pieniędzy gminnych. Nie jest to też nasze zadanie jako gminy. Akurat w przypadku tego, o którym już mówiłem, że rynek jest sprywatyzowany i działają na nim prywatne podmioty w warunkach konkurencji. Najrozsądniejszym dla mnie i najlepszym dla wszystkich mieszkańców i dla majątku gminy rozwiązaniem jest zbycie tych udziałów i przeznaczenie pieniędzy na nasze cele, które są, jak państwo widzicie, niemałe. Jeżeli udziałów nie zbędziemy, spółka nie zostanie dokapitalizowana wymaganą kwotą, czyli około 8 milionów złotych, no to jak państwo słyszeliście już wielokrotnie, jest bardzo realne ryzyko, że po prostu ta instalacja przestanie funkcjonować, czy ta spółka zaprzestanie działalności w formie składowania odpadów i de facto przerzucicie koszty tej decyzji na mieszkańców, bo mieszkańcy za to zapłacą w ostatecznym rozrachunku zwiększone koszty wywozu odpadów na inne instalacje. Oczywiście będzie to miało też ten wymierny skutek, że gmina przez 30 lat będzie ponosiła koszty rekultywacji tego składowiska przy ciągle zmieniającej się sytuacji prawnej, bo kolejne rozporządzenia mogą nakładać dodatkowe obowiązki, to też trzeba wziąć pod uwagę. No i wreszcie taka decyzja oznacza, że dzisiaj powiedzmy mamy cenę udziałów 6,5 miliona, które możemy uzyskać z rynku i możemy te pieniądze na coś przeznaczyć w przyszłym roku, a może się za chwilę okazać, że te udziały są warte 0 zł. I to jest odpowiedzialność, która też leży na każdym z państwa. Bo dzisiaj ten majątek jest wyceniony na 6,5 miliona złotych, ale za chwilę on będzie wart 0. I to udziały w spółce, która działa na rynku, spółce prawa handlowego, to nie jest udział wyrażony w złocie, które nie traci na swojej wartości, tylko to jest udział, który wyceniany jest rynkowo poprzez możliwości sprzedaży majątku tej spółki bądź osiągania zysk przez tą spółkę. I z mojej perspektywy ja robię wszystko, żeby w sposób racjonalny przedstawić państwu za i przeciw decyzji o sprzedaży udziałów i uratowaniu tej wartości, którą w tych udziałach mamy zgromadzoną. I oczywiście biorę za to odpowiedzialność, za tą decyzję, również tak jak i wy, bo to ja przedstawiam projekt, konkretny projekt rozstrzygnięcia, to ja go bronię przed wami, argumentując, dlaczego tak powinniśmy zrobić. I to wreszcie ja się narażam na różnego rodzaju przytyki i krytyki ludzi, którzy wyzywają mnie od deali, tak jak pan poseł, czy mówią, że jakieś deale z kolesiami tutaj próbuję robić, czy inni panowie również zgromadzeni na tej sali. Więc proszę mi nie mówić, panie pośle, że ja nie biorę odpowiedzialności za to, co robię, bo biorę. Natomiast
Padło też jeszcze pytanie, czy padały właściwie pytania zarówno ze strony pana posła, jak i pana Targosza, czy MPOL przejada pieniądze zgromadzone w systemie po poprzednim przetargu. No to znowu tego typu pytania pokazują, że nie macie państwo po prostu elementarnej wiedzy na temat działania tego systemu. Proszę pana, sprawa jest prosta. Wszystkie gminy przeliczyły się w swoich szacunkach dotyczących ilości odpadów, które trafiają na wysypiska, czy są odbierane od mieszkańców. Ponieważ gminy przeliczyły się na tyle dużo, więc pieniądze, którymi zasypują tą dziurę wytworzoną przez nadmiar odpadów wpływający, nadmiar w stosunku do prognoz, są wydawane zwykle z nadwyżek, które pojawiły się w tym systemie wcześniej. Cały czas strumień odpadów rośnie. To nie jest tak, że MPOL przejada jakąś nadwyżkę, bo umówiliśmy się z MPOL-em, że zostały pieniądze, to chodźcie, chapnijcie to. Nie, sprawa jest bardzo prosta. Mieszkańcy przestali palić odpadami w piecach w wyniku coraz większej akcji i kontroli również. I ten strumień odpadów cały czas rośnie. Więc cały czas więcej i więcej odpadów jest zbieranych. To chyba jedynie możecie państwo mieć na myśli, mówiąc, że MPOL przejada pieniądze. Po prostu coraz więcej śmieci nasi mieszkańcy oddają na wysypiska śmieci. Nie, ale tutaj było pytanie, że w systemie były jakieś pieniądze, które teraz spółka, domyślam się, to jest jakiś niecny plan, przejada. Nie, po prostu tu nie ma żadnego spisku, tylko coraz więcej odpadów jest oddawanych. I powoli staje się dla wszystkich gmin jasne, że w sytuacji, w której mamy rynek, mieliśmy rynek konkurencyjny i firmy walczyły o zdobywanie rynku, teraz zaczyna się powoli cena odpadów urealniać. I to prędzej czy później musi się przełożyć na zwiększone opłaty dla mieszkańców. Po prostu nie będzie tak, że cały czas ta opłata będzie utrzymywać się na niskim poziomie, zwłaszcza, że cały czas dochodzą nowe regulacje i nowe koszty po stronie podmiotów, które konkurują na rynku. Więc ta konkurencja kiedyś musi się skończyć i kiedyś ta cena musi się urealnić. I w pewnym momencie następują nadwyżki w systemie, one są, można powiedzieć, wydawane na te braki, które się pojawiają. Potem znowu następuje kolejna nadwyżka i ponownie wydawana jest na braki. Również na tej sali powiedziano, że w tym systemie pieniądze służą do finansowania likwidacji dzikich wysypisk. Więc to nie jest tylko tak, że wszystkie pieniądze trafiają do odbiorcy odpadów, tylko wykorzystywane są również przez gminę do różnych zadań. Ile wysypisk usunęliśmy w zeszłym roku? Jaka duża to była akcja? Więc co roku będziemy wydawać dużo pieniędzy, czy wydajemy dużo pieniędzy w tej gminie właśnie na likwidację dzikich wysypisk. No i co, ktoś mi powie, że to też jest jakiś układ, że ktoś wysypuje śmieci, a my je później odbieramy złośliwie, żeby walczyć z majątkiem gminy. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o... No to dziękuję. Jeszcze jakieś raz, pytania tylko merytoryczne tylko, i nie to kończymy. Tylko konkretne do tej sprawy, nie żadne jakieś tu przepychanki, bo... Chciałem zwrócić jeszcze uwagę. Zradnych oczywiście. Jeszcze raz państwa uwagę na jedno. Ryzyko związane z regulacjami. Cały czas my jako udziałowiec MPOL-u, przepraszam, ECO, z MPOL-em ponosimy 50-50 ryzyko kolejnych regulacji pojawiających się. Z punktu widzenia gminy Wadowice uczestnictwo w tym ryzyku jest niecelowe. Jest niecelowe. Dziękuję. Myślę, że wystarczająco dowiedzieliśmy się. A takie konkretne rzeczywiście, merytoryczne pytania, bo nie będziemy się tu przepychać, bo szkoda naszego czasu cennego nie jest tak, tak, pan prezes troszeczkę tutaj też nie powinien tak mówić, bo my też tracimy swój cenny czas jako radni, także bardzo proszę takie, żeby nie używać takich... dwa słówka odnośnie... Wiadomo, że zdenerwowaniu, ale żeby nie używać takich słów, bo to... Kwoty 6 500 000, jeśli ewentualnie byłaby sprzedaż, czy te pieniądze dostaniemy w gotówce, czy w jakieś raty, czy jak to będzie, ewentualnie powiem. Ja wiem, wiem. Szanowny panie radny, bo kwestia przetargu to jest kwestia jakby techniczna i to państwo ustalacie reguły płatności i tak jak mówiłem to już wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz, przecież my, państwo macie świadomość, że my nie mamy pewności, kto przystąpi do przetargu, kto wygra przetarg. Przecież państwo możecie 100% firm, które działają w komunalce, zainteresować swoją ofertą.
Tu mogą zjechać inwestorzy z Polski i z zagranicy. No skąd my mamy mieć pewność, że będziemy chociaż o pół kroku wcześniej niż pozostali? Także to nie jest kwestia determinacji, żeby przejąć jakieś udziały, bo jest wolny rynek i ktoś te udziały kupi albo i nie. Tej pewności też nie możemy mieć, prawda? Jeszcze raz króciutko, jeżeli można, panie przewodniczący. No, ale tak, tak prosto, krótko i prosto. No, mamy zagrożenie, państwo i my jako spółka, mamy zagrożenie tym, że stracimy w tej spółce wartość swoich udziałów. Wartość swoich udziałów. To zagrożenie jest realne. O tym zagrożeniu mówił pan prezes, o tym zagrożeniu mówił pan przewodniczący, który jest w naszym gronie największym ekspertem, jest obiektywną osobą, jest obiektywnym ekspertem powołanym tak naprawdę przez panią burmistrz byłą. Wobec czego nikt tu nie ma na celu wprowadzać państwo w błąd. Ja się nie dziwię, że państwo się zastanawiacie, że dla państwa to jest trudna decyzja. Państwo macie za sobą mieszkańców, którzy was by wybrali. Nie wszyscy mogą rozumieć skomplikowane kwestie prawne. No, nie wszyscy muszą być zorientowani w ustawodawstwie dotyczącym tej materii. Ale państwo musicie sobie zadać pytanie takie na zdrowy rozum. Jeżeli jest zagrożenie, że stracimy, to nie ma innej drogi, tylko albo musimy spróbować dofinansować wspólnie, albo znaleźć trzeciego inwestora, bo o tej możliwości też mówiłem, bo to niekoniecznie musi być przetarg na sprzedaż wszystkich państwa udziałów. Może znajdzie się inwestor, który kupi tylko część. Ale warunek jest jeden. Musimy pozyskać takie pieniądze, które spowodują, że ta firma nie przestanie w ogóle funkcjonować. I to nie przez nasze widzimisię, tylko przez obiektywne czynniki, na które nikt z nas wpływu nie ma. Padły z ust ekspertów, pana posła Brynkusa, dwa rozwiązania. Bez... Za chwilę do tego powrócimy. Mamy dwa rozwiązania. Pierwsze to była kwestia dofinansowania kredytem. Zwróciliśmy się nie bez przyczyny do dwóch banków. Jeden to jest bank finansujący Empol, drugi bank finansujący gminę Wadowice. Jeden i drugi bank odpowiedział, że nie są zainteresowane. Nie są zainteresowane z kilku powodów. Po pierwsze, bardzo długi okres czasu jak dla kredytu inwestycyjnego. Po drugie, sytuacja zdolności kredytowej, panie radny Janas, nie jest oceniana na moment udzielenia kredytu, tylko zdolność kredytową musi mieć podmiot ubiegający się o kredyt przez cały czas okres trwania kredytu. Czy pan jest w stanie sobie przewidzieć, że pan jest, może wyliczyć zdolność kredytową spółki ECO za 12 lat? No przecież no bądźmy poważni. No, nikt tego nie jest w stanie określić, wobec czego ryzyko zainwestowania przez bank takich milionów nie jest możliwe w tych warunkach, wobec czego kredyt bankowy odpada. Chyba że pan poseł ma jakąś możliwość ubiegania się o kredyt i wskazania nam banku, to chętnie skorzystamy. Zresztą każdy z państwa ma, jeżeli państwo macie wiedzę, który z banków byłby zainteresowany finansowaniem tej inwestycji, to jak najbardziej. Nam wcale nie zależy, żeby mieć 100% czy 90% udziałów, bo dzisiaj większość, którą posiadamy, pozwala nam do decydowania o sprawach najważniejszych w spółce. I druga kwestia to był właśnie ten słynny in-house pana posła. Panie pośle, ja pana nie podejrzewam o jakąś złą wiarę, o złośliwość wobec radnych, a tym bardziej wobec mieszkańców gminy, powiatu wadowickiego. Ale jak pan może mówić radnym, że in-house jest sposobem na remedium na dzisiejszą sytuację, skoro pan, nie wiem, czy pan wie w końcu, czy pan nie wie, że in-house nie jest możliwy w naszej sytuacji. Zresztą... Sekundkę. Jeżeli w ogóle jedno słowo tytułem właśnie tego in-house'u, żeby państwo wiedzieli raz i wytłumaczę to pokrótce. In-house nie jest nowym rozwiązaniem, bo in-house już był wielokrotnie dopuszczany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim orzecznictwie, gdzie Trybunał wielokrotnie stwierdził, że jak najbardziej in-house, nawet na starych przepisach, nie tych nawet, które wejdą w życie od 1 stycznia, jest możliwy po spełnieniu pełnych warunków. I konsekwencją takiego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej była wydana rekomendacja unijna wobec państw członkowskich, ażeby zastosowały właśnie taką argumentację i
taką treść normatywną wprowadziły do swojego ustawodawstwa. I tak też się stało. Ale niestety nie jest to możliwe w przypadku spółki Eko, bo przepis, o którym pan mówi, panie pośle, długo pan szukał tego przepisu, bo pan podobno pracował w tych pracach parlamentarnych. Tracił pan czas na oczernianie przedstawicieli spółki. Panowie, konkretnie tak, nie przegadywacie, bo to nie przystoi. Oczerniał pan przedstawicieli spółki Eko w internecie, w prasie. Panowie, bardzo proszę. Ja państwu zacytuję. Artykuł 67 ustęp 1 punkt 12 mówi wyraźnie, że ta tak zwana, bo ona nie występuje w nomenklaturze tutaj ustawy, ta tak zwana instytucja in-house jest możliwa, ale po łącznym spełnieniu trzech warunków. Jeżeli państwo pozwolą, zacytuję. Zamówienie udzielenia jest przez zamawiającego, o którym mowa w artykule 3 ust. 1 punkt 1.3a osobie prawnej, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki. Pierwszy warunek. Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób. Drugi warunek. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w literze A. I trzeci warunek. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Żeby skorzystać z tej tak zwanej procedury in-house, trzeba spełnić wszystkie trzy warunki. Spółka Eko nie spełnia żadnego warunku. Żadnego warunku i nigdy tego warunku spełniać nie będzie, bo jest tu mowa o kapitale prywatnym, o 90% i tak dalej. Ani teraz, ani w przyszłości, ani w przeszłości nie spełniała i nie będzie spełniać tego warunku. I mamy, proszę państwa, właśnie taką sytuację, że niektórzy się być może bawią tymi naszymi spotkaniami, niektórzy sobie urządzają politykę lokalną, jak pan poseł Brynkus, a sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna i wszyscy z tego powinniśmy sobie zdać sprawę i w zasadzie, proszę państwa, to na tyle. Pozostawiam państwa z tymi przemyśleniami, a więcej pewnie udzieli odpowiedzi pan Brynkus, który ma receptę na uzdrowienie tej spółki. Dziękuję. Jeszcze ktoś z radnych, jeśli ma jakieś pytanie, nie to? To bardzo proszę jeszcze pan burmistrz. Pan Szymon. Chciałem do wypowiedzi pana teraźniejszej, bo nie bez przyczyny było moje trzecie pytanie, w którym właśnie zastanawiałem się, chciałem, żeby mi panowie przybliżyli ten temat, czy można sprzedać udziały bez kierowania się zapisami w porozumieniu i w umowie z 2013 roku. Takie było to moje pytanie i na które nie dostałem odpowiedzi, a teraz pan to przywoływał, że możecie sprzedać, że spółka może sprzedać, ale no w jakiej formie, jak? Czy ominąć te umowy z 2013 i kierować się tylko kodeksem? To znaczy, jak państwo chcecie sprzedać swoje udziały, kierujecie się swoimi decyzjami, umową spółki Eko, która obliguje do pewnego Ale to są jakby podane czynności techniczne, tu nie ma problemu. My ani państwu problemów nie będziemy robić ze zbyciem, nie obrazimy się, że kupi to ktoś inny. Ja nie mówię, żebyśmy sprzedawali, tylko chciałem wiedzieć tą całą zasadę. Zasada jest prosta. Jeżeli państwo sami będziecie chcieli sfinansować, to podnosimy kapitał zakładowy spółki. Państwo wykładacie połowę, my połowę, obejmujemy nowo utworzone udziały i mamy pieniądze na inwestycje. To jest wariant pierwszy. Wariant drugi jest taki, że państwo sprzedajecie te swoje udziały, w wyniku przetargu wyłonicie kogoś, kto zechce te udziały nabyć, sprzedacie, otrzymujecie pieniądze, ktoś, kto nabędzie te udziały, to już jego rolą będzie, żeby sfinansować tę inwestycję. Trzeci wariant to jest taki, że znajdzie się trzeci wspólnik. Tyle tylko, że trzeba w
każdym z tych wariantów znaleźć pieniądze jeszcze na sfinansowanie tej inwestycji. No ale tam wszędzie poza pierwszym, bo jeżeli wpłacimy i państwo i my, no to wówczas pieniądze już są. W drugim i trzecim wariancie udziały się dopiero muszą, pieniądze na sfinansowanie muszą się znaleźć i to dalej muszą znaleźć wspólnicy spółki. Tylko że w tych wszystkich właśnie porozumieniach pisze, że pierwszeństwo ma, może kupić wspólnik. No, znaczy powinien, albo nawet jest to wręcz powiedziane, że kupuje wspólnik. No ależ oczywiście, że tak, tylko że państwo cenę wyłonicie, oferenta wyłonicie sami. Cenę otrzymacie jako wynik przetargu. Wówczas dopiero zainteresujecie MPOL, jeżeli nie wystąpi w tym przetargu, bo jeżeli wystąpi, no to nastąpi kumulacja tych samych podmiotów i ten, który ma wyrazić zgodę na zakup i ten, który ma ewentualnie skorzystać czyli z pierwszej. Czyli kierujemy się dokładnie porozumieniami z 2013 roku. Ale to tak, jak najbardziej tak. No, natomiast to porozumienie chodziło. W niczym państwa nie blokuje, ani w niczym państwa nie ogranicza, tak co do ceny, jak i co do procedury przetargowej. To jest dla państwa zupełnie temat nie na dziś. To jest temat dopiero związany w sytuacji, kiedy wyłonicie państwo nabywcę tych udziałów. Dziękuję. Paweł jeszcze. Jak pewnie po mnie widać, jestem troszkę przeziębiony i być może to jest podyktowane tym, że wydawało mi się, że jak na moje pytania pan prezes nie odpowiedział pytaniami, a nie odpowiedziami, to może jeszcze raz je zadam to pytanie tak dla ułatwienia. Czy jesteście państwo zainteresowani przejęciem, zakupem 49% udziałów gminy Wadowice? Drugie pytanie, czy jesteście państwo zainteresowani sprzedażą 51 swoich udziałów w związku z tym, że jak tu przekonuje burmistrz i państwo, jest to tak ciężki biznes, który nie przynosi, nie może przynosić zysków. No i wreszcie, czy jesteście państwo może zainteresowani sprzedażą kilku punktów, na przykład 2 punktów procentowych udziałów? No to są moje pytania. Ja rozumiem jakby panów interes w tym wszystkim, dlatego zadaję proste pytania, proste komunikaty. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy odpowiedź? Odpowiedź tak od razu? Może być bez odpowiedzi, tak. Ja się rozumiem. Nie. Okay. Dziękuję. Czyli możemy kupić, możemy sprzedać. Ale sprzedanie 2% udziałów procentowych jest bez sensu, bo sparaliżuje w ogóle firmę. Z odpowiedzialności biznesowej. Ja chciałbym tutaj jeszcze, zanim zadam pytanie, bo chciałem też zadać pytanie państwu. Natomiast zanim to zrobię, chciałbym tutaj sprostować znowu to, co powiedział radny Paweł Janas. Sprostować to, co powiedziałeś. Mianowicie powiedziałeś, że ja mówię, czy państwo mówicie, że to jest ciężki biznes, który nie przynosi zysku. Chodzi o coś innego. Jak pan prześledzi sobie, to pokazywaliśmy, jakie są zyski firmy Eko w ostatnich latach, to zobaczy pan, że to się kręci wokół plus 50, minus 80, plus 200, minus 200, więc to nie chodzi o to, że spółka nie przynosi zysku, bo ona pewnie będzie przynosić zyski na jakimś niedużym poziomie, tylko to jest kwestia, czy te zyski równoważą konieczne inwestycje. No jeżeli my mamy zainwestować 4 miliony w prywatną spółkę, która będzie przez następne lata przynosić 200-300 tysięcy, 400 do podziału na dwóch, no to nie są pieniądze, które pozwolą nam obronić później zarzut i również państwu, bo jeżeli taka inwestycja ma być miejsce, to również państwo ponosicie za nią odpowiedzialność. Zarzut przed Naczelną Izbą Kontroli, iż jest to inwestycja gospodarna, trafna, rzetelna i poparta ekonomicznym rachunkiem. No to nie jest żaden ekonomiczny rachunek, jeżeli wkładamy 4 miliony, a będziemy wyciągać 100 tysięcy co roku. Zwłaszcza, że żeby te 4 miliony włożyć, będziemy musieli zaciągnąć kredyt. A tak naprawdę niczego nie zaciągniemy, no bo skąd mamy, mamy inne potrzeby po prostu. Nie mamy z gumy zdolności kredytowej. Natomiast ja chciałem zapytać pana Marcina Hołkowskiego, bo tutaj jest to w końcu osoba, która no jest ekspertem w tej dziedzinie i dysponuje, myślę, że wiedzą zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Bo padają takie w internecie, są wypowiadane przez różnych panów,
nie będę już rzucał nazwiskami, ale publicznie wypowiadane są takie tezy, jakoby to jest super biznes, wysypisko jest świetnym interesem, kurą znoszącą złote jajka, a wartość w ogóle eko to jest gdzieś 30, 50, 80 milionów w zależności od tego, jaki internauta akurat, jaki ma dzień, jaką wyobraźnię, to takie kwoty rzuca. My oczywiście mamy wycenę sporządzoną dla udziałów naszych, a więc i całości wysypiska, ale chciałbym, żeby pan wypowiedział się w tym temacie. Czy w pana ocenie wysypisko to jest dobry interes, którego należy się trzymać, bo on w przyszłości przyniesie zyski gminie Wadowice? I ile tak w pana zgrubnym szacunku to wysypisko jest warte? 30, 50 czy 80 milionów, jak mają wyobraźnię internauci? Panie burmistrzu, tak odpowiadając wprost, składowisko dzisiaj, kolokwialnie mówiąc, jest strupem. Samo składowisko. Więc w dzisiejszym stanie prawnym całą istotą sprawy jest przetwarzanie odpadów, a nie wyłącznie składowanie odpadów. Składowisko samo w sobie, jak powiedziałem, jest strupem dla firmy, z tym, że jest niezbędnym ogniwem końcowym całego systemu przetwarzania odpadów. Gdyby tego składowiska nie było, spółka, czy to będzie eko, czy to będzie inna spółka, ona sobie poradzi z przetworzeniem odpadów, odpady przetworzy, ale wywiezie je gdzie indziej. Jeżeli je wywiezie gdzie indziej, rachunek jest prosty. Trzeba będzie zapłacić więcej za przetworzenie tych odpadów. Czy to będzie spalarnia w Krakowie, czy to będzie składowisko w Oświęcimiu. Dojdą koszty transportu, dojdą koszty składowania na tamtym składowisku, dojdą koszty opłaty marszałkowskiej, która nie wróci do Wadowic i w tym momencie mieszkańcy, to się po prostu przełoży na mieszkańców miasta Wadowice. Czyli całe clue jest w systemie, począwszy od przetwarzania odpadów, od odzysku surowców wtórnych po składowisko. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć o jednym moim przemyśleniu, o jednym wątku, bo mówimy tutaj o tym, że owszem, możemy odkupić te udziały jako gmina. No oczywiście to jest moim zdaniem jedna z możliwości. Z tym, że zwróćmy uwagę na coś takiego jak efekt skali. Ja na ten rynek patrzę globalnie raczej. Sama spółka Eko jest na rynku gospodarki odpadami w Małopolsce bardzo małą spółką. Ten potencjał w zakresie 2,5 tysiąca ton to nie jest dużo. To, drodzy Państwo, nie jest dużo. Weźmy pod uwagę, że okoliczne składowiska przyjmują nawet po 100 tysięcy ton rocznie. Czyli ta ilość rzędu 30 tysięcy ton to jest nieduże składowisko. No i spółka Empol może oczywiście zbyć swoje udziały, ale co wtedy zrobi? Przywiezie tu odpady, czy pojedzie tam, gdzie będzie taniej? Ile tych odpadów będzie na składowisku? 2,5 tysiąca ton? Wątpię. Wróci to wtedy do takiego stanu, jaki był przed objęciem udziałów, czyli będzie 600 ton, może 700 ton. Tego więcej nie będzie, tak? No może, jeżeli zainwestuje 5 milionów, 8 milionów sprzętu, no oczywiście, to jest wszystko możliwe. I teraz jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę szanownych Państwa. Wszyscy mówimy w Polsce, że nowa ustawa, czy znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła in-house. Proszę Państwa, miejmy świadomość jednego, w Polsce in-house'u nie ma. Nie ma in-house'u w Polsce. To jest pewien kompromis osiągnięty pomiędzy podmiotami gminnymi, a podmiotami prywatnymi na tym rynku, nie in-house. Zlecenie in-house to jest zlecenie takie, kiedy gmina swojej własnej jednostce zleca na dłuższy okres niż okres wynikający standardowo z prawa zamówień publicznych. Z czym my mamy do czynienia? Mamy do czynienia dzisiaj z zamówieniem z wolnej ręki w rozumieniu tych naszych przepisów prawa zamówień publicznych. To jest zamówienie z wolnej ręki, które ustawa PZP dopuszcza na 4 lata maksymalnie. Pytanie moje. Czy jakikolwiek bank da komukolwiek kredyt na biznes, który ma pewność na 4 lata? To chyba możemy sobie wszyscy odpowiedzieć sami na to pytanie. Dziękuję. Jeszcze. Gdybym wytłumaczył panu od pani Filipiakowej i zna pan to wszystko. Proszę mi powiedzieć, jeżeli mówiono nam, bo dziwicie się, że się denerwujemy, dziwimy się, jak to może być.
Mówiono do nam, że pierwsze, że umowę podpisano, a na śmietniku brakowało 25 tysięcy metrów sześciennych śmietnika. Potem pan dyrektor powiedział, mecenas powiedział, że 200 tysięcy. Panowie, 25 tysięcy to jest 5 metrów na boisku sportowym, a 200 to jest 40 metrów. Nie. Panie radny, to 200 tysięcy, o których ja powiedziałem, bo ja powiedziałem o tej liczbie 200 tysięcy, 200 tysięcy metrów sześciennych to jest ta pojemność, która jest wymagana, żeby to składowisko mogło zgodnie z przepisami zostać uznane za regionalną instalację do przetwarzania odpadów, składowisko. Przepraszam, proszę pana, pan mecenas, pan dyrektor powiedział, że przy zawieraniu umowy zostali po prostu przekręceni. Brakowało w tym momencie 200 tysięcy, znaczy metrów sześciennych śmietnika. Ja powiedziałem wyraźnie, powiedziałem jedną rzecz, że wiedza, którą wtedy posiadaliśmy, nie była adekwatna do tego, co faktycznie się działo. Dopiero kontrola WIOŚ-u, która i marszałka za 5 lat, stwierdziła, że było pewne przekłamanie dokumentacji i że rzeczy faktyczny stan jest zupełnie inny. Myśmy to skorygowali już jako w innej strukturze. Dobrze, ale panowie, to dociera do was, że to jest albo 8 metrów na boisku sportowym śmieci, albo to jest 40 metrów. Ale to nie jest 1,6 hektara. To na 1,6 hektara nie jest to taka góra. Dobrze, panie dyrektorze, ale gdyby te 200 tysięcy było, wracam do pana. Jeszcze wrócę jedną rzecz. Prezesa. Ja nie odnosiłem się do 200, bo 200 to wynika z nowej regulacji prawnej. Wtedy składowisko, jak żeśmy to kupowali, była zupełnie inna sytuacja prawna, inaczej podchodzono, nikt jeszcze wtedy nie mówił o tego, że ile to składowisko ma, miało być i miało być czynne, miało mieć możliwość przyjmowania odpadów. Nikt wtedy nie mówił, że pozostałość sortowania na tej instalacji ma zostać w miejscu, gdzie jest ta instalacja. Taka sytuacja prawna była do stycznia tego roku, kiedy się to wycofano wszystkich rozporządzeń, likwidując to. Przerzucając do ustawy o odpadach przyjemnych. Panowie, dziwcie się, mieszkańcy płacą za śmieci. Po transporcie, po tym wszystkim, wy część tych śmieci sprzedajecie. Padło pytanie, były tam takie skomasowane, ale na morze śmieci. Same plastiki wysegregowane. Znikły te plastiki. No bo zostały przetworzone. Nie, tam pety były tak. No tak, ale te pety wszystkie, no to sprzedajemy systematycznie. Dobrze. Tylko też działamy rynkowo. No ale kwestia pieniędzy za to. Już pana. Teraz jest kwestia tak, mieszkaniec się pyta, płaci 6. Pan burmistrz napisał tutaj 2,85, pani skarbnik mówi 5,90. Mieszkaniec płaci za śmieci. I on się boi, że za chwilę nie wiadomo, co się będzie działo. Jeżeli wam brakuje tyle śmietnika, wy tego nie widzieliście, a może te śmietniki w tym momencie... Ale proszę pana, tu mamy rynek zamówień publicznych i wolną konkurencję, więc to nie jest tak, że po prostu Empol podniesie opłatę i wyjdzie na tym lepiej, bo po prostu jest konkurencja w tym przetargu. Jak nie Empol, to kto inny weźmie ten rynek? Panie prezesie, proszę mi odpowiedzieć, zadałem czwarty raz pytanie. Jak to się stało, pan był od pani Filipiakowej, jak to się stało, że oni podpisali umowę, a brakowało tyle śmietnika? Ale wie pan co, ja w ogóle nie byłem w ten proces włączony, także trudno mi, ja się tutaj poddaję na takie pytanie, gdzie ja nie byłem włączony w cały proces prywatyzacji, to trudno mi odpowiedzieć. A co? Dziękuję. Zakończymy obrady tej komisji. Jeśli można, ktoś sobie chce jeszcze tam jeszcze jakieś... Ale już była dyskusja, a my chcemy merytoryczną, a znów jakieś przepychanki, to nie ma sensu według... To bardzo proszę, ale konkretnie i króciutko. Ale dotyczące tylko tej sprawy. Co tak proszę? Przez pana mecenasa wymieniany kilkakrotnie, więc panu odpowiedziałem. 60 artykuł jasno mówi. Istnieje możliwość, proszę pana, jeżeli sprzedacie udziały miastu, więc nie ma żadnego problemu. Żadnego, nie wymagajmy od panów kultury, bo pokazali, że nie są, nie potrafią. Bardzo proszę, mówimy o konkretach, a pan już... Panie przewodniczący, niech pan reaguje na zachowania innych, nie tylko moje. Może pan łaskawie to zrobić. Odpowiadam konkretnie.
Jest 60 artykuł, który jednoznacznie mówi, gdyby miasto przejęło z powrotem, największym błędem było to, że miasto sprzedało i to jeszcze wam. To jest największy błąd miasta. A dziwię się, że pan burmistrz tak radykalnie zmienił stanowisko. Proszę państwa, może być powoływany coś takiego jak zakład gminny, który... Bardzo proszę, proszę państwa. Proszę państwa. Ale miało być konkretnie, a pan... Pan nie rozumie konkretów? Nie, ja rozumiem, ale no, dalej jest... mówimy jeden na drugiego rzeczy, które... Nie, ja panu mówię, co można zrobić. Jeżeli po prostu potrzeba 8 milionów, spółka Eko nie uzyska, bo jest po prostu niewiarygodna, co jest po prostu zadziwiające. Żadnego innego banku nie ma w Wadowicach, a jest co najmniej 10, do których się można zwrócić. Po prostu to jest zadziwiające. Można uzyskać. Jeżeli nie, to powołujemy, proszę państwa, zakład komunalny, który po prostu przejmie udziały miasta, ale będzie zakładem komunalnym, tak jak w Andrychowie. I ten podmiot dofinansowuje 4 milionami ten. I nie ma takiej możliwości, że panowie doprowadzicie do upadku spółki Eko, ponieważ nie możecie tego zrobić ze względu na prawo obowiązujące w Polsce, że nie wolno działać na szkodę spółki, nawet jak macie 90% udziału. Dziękuję bardzo. Panie pośle, jeżeli się poczuł pan urażony naszymi wypowiedziami, to przepraszam. Czyli macie państwo receptę rozwiązania. Kupić od Empolu za 6,5 miliona udziały i zainwestować 8. 14,5 miliona, panie Janas, trzeba zainwestować i jest... Proszę? Zakupem za 6,5 miliona udziały, sprzedażą za 6,5 miliona, tak? No tak, wartość jaka była wyceny, panie burmistrzu? 6,5, tak? Plus 8 to jest 14,5 miliona. Także państwo 14,5 miliona zainwestujecie i będziecie właścicielami spółki. To jest recepta pana posła. Proszę państwa, ja na koniec chciałem przeprosić za moje emocjonalne wystąpienia. Cisza. No tak, chwileczkę jeszcze. No bardzo proszę o spokój. Kilka słów. I chciałem zaznaczyć, że proszę państwa, jeżeli spółka będzie miała straty, jeżeli będziemy mieli z tego tytułu konsekwencje, to te konsekwencje proporcjonalnie będziemy ponosić. Widzicie, skąd wrócić tam kryzysie. Dobrze, dziękuję za doradę. Dziękuję. Dziękuję państwu serdecznie. Kończymy. No nie można, takie rzeczy pan tam wygaduje, pokryjemy to. Dziękuję bardzo gościom oraz wszystkim mieszkańcom.